Czuję dzisiaj taką po prostu tremę, bo jeszcze do tak licznej grupy osób nie przemawiałam. Nagrywanie ruchomione, także oficjalnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 19 wrzesień. Mam nadzieję, że Państwo są już po kampanii wrześniowej, że już kus opada i mogą rzeczywiście Państwo teraz spokojnie posłuchać o myśleniu krytycznym, o kulturze myślenia, o 4K i oczywiście jak to wszystko się łączy ze sobą, skąd przybywa. I dlaczego może nam wszystkim w edukacji polskiej pomóc? Także drodzy Państwo, tutaj dla osób, które dotarły, jest nas dzisiaj bardzo, bardzo dużo, i więc ja nie dam rady tak naprawdę nadążać za czatem. Za czatem. Także drodzy Państwo, ja bardzo Was proszę o wszelkie opinie, pytania, komentarze. Bo my sobie tutaj jest z mną dzisiaj, ze mną dzisiaj pani Lona Rachecka, e, także we dwoje będziemy. Pani Lona będzie w miarę możliwości ogarniała właśnie czat, ale widząc, jak szybko to przybywa, to boję się, że, e, że właśnie pani Lona też może mieć problemy, żeby na wszystkie pytania, wątpliwości e, odpowiedzieć. Także, drodzy Państwo, co najważniejsze, na, e, webinar jest nagrywany i jeśli to możliwe, to proszę pisać pytania. Jeśli Państwo nie dostaną odpowiedzi od pani Ilony, to postaramy się właśnie wszystkie oczywiście tutaj z historii czatu my możemy pobrać i właśnie jutro, jak będziemy wysyłać do Państwa podsumowanie tego webinaru plus link do nagrania, to postaramy się też odpowiedzieć na takie najważniejsze pytania. Także proszę o wyrozumiałość, jeśli na nie te pytanie dzisiaj nie odpowiem, a my zrobimy wszystko, żeby, żeby właśnie Państwu jutro odpowiedzieć. Także witam Pani Emmo. Super, bardzo się cieszę. Dobrze, drodzy Państwo, to zaczynamy, bo mam jak zawsze trochę materiału. Moja zawsze filozofia, jeśli chodzi o webinar, to jest tak, że raczej sporo treści, dużo obrazków i staram się, żeby to wszystko było logicznie powiązane, żeby dla Państwa przekaz, taki big picture był zrozumiały, jasny i żebyście mogli się w tym odnaleźć. Zatem zaczynam. Dwa słowa o sobie, bo muszę się zawsze przy. Przywitać, e, przedstawić. Także, drodzy Państwo, nie jestem nauczycielem, ale w edukacji jestem od około 16 lat e, i staram się do Polski ściągać, staram się i cały czas ściągam do Polski najlepsze innowacyjne narzędzia. Skoncentruję się tutaj oczywiście na tym obszarze myślenia krytycznego. Tym się zajmuję od ponad 15 lat. I właściwie cała moja tutaj kariera zawodowa w ostatnich kilkunastu latach jest związana praktycznie całkowicie z myśleniem krytycznym. Ściągnąłem do Polski narzędzia TUC, byłem przez wiele, kilkanaście lat dyrektorem na Polskę i to był główny mój jakby sposób upowszechniania myślenia krytycznego. A w latach 2014-2020 byłem współtwórcą i współprowadzącym szkoły Thinking Zone w Gdańsku, którą podejrzewam raz czy dwa, dzisiaj wspomnę, bo była to pierwsza szkoła to była nasze tutaj z moją wspólniczką, panią Osią Różkowską pierwsza szkoła, którą ustaliliśmy, że zrobimy właśnie całkowicie na fundamentach myślenia krytycznego że to jest cel tej szkoły i to jest coś, co gwarantujemy naszym rodzicom i absolwentom, że będą mieć rozwinięte myślenie krytyczne. I po pięciu latach. Odszedłem, ale z poczuciem dobrze wykonanej misji, wszystkim z poczuciem, że myślenie krytyczne, ta kultura i tego rodzaju narzędzia, których później zacząłem ściągać jeszcze więcej więcej, one naprawdę działają i mamy konkretną metodykę uniwersalną, powtarzalną, przewidywalną, którą może zastosować na każdym przedmiocie, na każdym poziomie edukacyjnym, w każdej szkole. Także na bazie tych doświadczeń, właśnie od dwóch lat, stworzyłem taki czteroletni projekt Zdrożenia Miśiańskiego w Szkole, w każdej szkole. W tej chwili około 90, ponad 90, prawie 100 szkół mamy w Polsce. No i jeszcze jestem gdzieś tam prelegentem w różnych sytuacjach i w Polsce, i za granicą. Miśiańskie na szczęście jest uniwersalne i można o nim mówić wszędzie, bo jest na nie zapotrzebowanie też wszędzie właściwie. Tak, także tutaj Pani Litko, jest nagranie, będzie, zawsze to nagrywamy, tak żeby właśnie wszyscy Państwo mogli spokojnie zobaczyć. To tylko jeszcze zapytam, właśnie teraz to tyle tak mniej więcej o mnie. Tutaj już pani Lona dała link, link do jeszcze mojej strony osobistej. Gdyby ktoś mnie widział pierwszy raz, to zachęcam, żeby ewentualnie. Z dowiedzieć się więcej o mnie, gdyby ktoś był ciekawy, a ja chciałbym się dowiedzieć, kto dziś przybywa. I to tutaj taka krótka ankieta, dzisiaj ze dwie, trzy takie ankiety dla Państwa przygotowałem, bo chciałbym być z Wami w jak najlepszym właśnie kontakcie. Zatem pierwsza, kto dzisiaj przybył, kto dzisiaj, kim jesteście, jest nauczyciel albo dyrektor albo inne. A i bardzo drugie, ważne też drugie pytanie, czy Państwo już byli na jakichś naszych wydarzeniach, bo też chcę wiedzieć, czy dzisiaj więcej osób jest, które już po raz kolejny nas odwiedzają, czy, czy sporo też jednak osób jest pierwszy raz i dopiero będzie się dowiadywało, co to jest myślenie krytyczne. Jeśli to możliwe, to drodzy Państwo, nie musicie pisać, znaczy nawet zachęcam, nie piszcie nie nic tutaj na czacie, tylko po prostu wypełnijcie ankietę. Te dwa pytania, odpowiedzcie, bo w tym momencie ja i tak nie mogę. Właśnie nadążyć za Waszym czatem, a ważniejsza jest właśnie moja, Wasza odpowiedź w tej ankiecie. Także tylko kliknijcie na, na odpowiedź, która reprezentuje Was i to mi wystarcza. Ja za chwilę te odpowiedzi pokażę, tak żeby Państwo wszyscy widzieli, kto dzisiaj właśnie przybył. Także dam jeszcze tutaj może 10-15 sekund. Ogromna, na pytanie, drugie zablokowane. Panianiu, dość dziwne, bo widzę, że tutaj cały czas osoby klikają. Może coś, jakaś niestety usterka techniczna u Pani, bo generalnie widzę, że osoby klikają na drugie pytanie. Rośnie mi tutaj. Mhm. Zablokowane, to dziwne. To dobrze, dziękuję, że Państwo nam to mówią. To my to zgłosimy do naszej tutaj, właściciela tego pokoju, do firmy, żeby, żeby sprawdzić, czy co tam się dzieje, żeby tak w przyszłości nie było. Dobrze, tak patrzę, że już mi odpowiedziało gdzieś tak 80% osób. To myślę, że tutaj zatrzymam, bo to by tak trochę jeszcze trwało i teraz pokażę Państwu wyniki. Także 94% osób dzisiaj, 93% to osoby to nauczyciele, co mnie bardzo cieszy, bo dla Państwa jest ten webinar. Tydzień temu był dla Waszych dyrektorów, zatem dzisiaj przede wszystkim właśnie nauczyciele. I 60% zbyło już u nas, a 40% prawdopodobnie jest pierwszy raz, co bardzo, bardzo mnie cieszy. I witam tutaj Państwa bardzo serdecznie i postaram się oczywiście do Państwa też prostym, zrozumiałym językiem pokazać wszystko, wytłumaczyć dobrze. To dziękuję bardzo za to. Jeszcze będą właśnie za dwie ankiety. Drodzy Państwo, co dzisiaj przygotowałem? Jak zawsze zatrzymać się, aby pomyśleć, zatrzymać się, aby zreflektować. Ja zawsze daję jak, jak najwięcej pytań i mam nadzieję, że duża część tych pytań zostanie z Państwem i gdzieś będzie z tyłu pracowało i zachęcało do dalszych refleksji. Pokażę najczęstsze problemy w szkole, ale mam nadzieję, że zupełnie z innej perspektywy, której do tej pory Państwo może jeszcze tak nie patrzyli na problemy. Powiem, jak zmienia się cały proces, jak się zmienia cały proces edukacyjny, kiedy najpierw skoncentrujemy się na co, a nie jak nauczać. No i później oczywiście pokażę, jak my przechodzimy z tego systemu A, czyli obecnego, do systemu B, powiedzmy, czyli właśnie systemu kultury myślenia w klasie. No i na końcu wszystkie osoby, które będą zainteresowane taką współpracą z nami i po prostu rozwojem myślenia krytycznego, bardzo zachęcam, zapraszam, żeby zostać do samego końca, bo tam pokażę Państwu dwie główne ścieżki współpracy i rozwoju w myśleniu krytycznym, plus jeszcze takie około. Także te osoby, które Chcą się rozwijać, zapraszam, zachęcam, żeby zostać ze mną do samego końca. Dobrze, drodzy Państwo, tutaj takie szybkie, w miarę możliwości, pytanie. Mam nadzieję, że będzie, że wyłapie Państwa większość odpowiedzi na czacie. Także tu będę prosił, żeby napisać na czacie. Mam system A i system B. I teraz, którym systemem łatwiej zarządzać? Systemem A, który powiedzmy ma jakieś problemy, jak widać, że weźmy jako przykład problemy szkolne: zniechęcenie uczniów, brak współpracy. Apatia, 3 razy Z, brak komunikacji, brak współpracy. Tak, każdy problem to osobne kółko. I to jest jeden system. A drugi system no takich powiązanych, powiązanych tych samych problemów, ale w jakiś sposób, jak widzicie, poprzez strzałki powiązane. Zatem którym systemem łatwiej się zarządza. Tutaj widzę na razie samo B. Okej, okay. tutaj bym powiedział, niestety jest jedna prawidłowa odpowiedź, co jest <noise> raczej rzadkie w kulturze myślenia, bo zawsze mówimy, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego B. Także tutaj, tak mniej więcej widzę, że większość Państwa odpisuje B. Jeśli tak mogę powiedzieć, tak, tak prawidłowa odpowiedź jest system B. Łatwiej nim zarządzać, dlaczego? Bo my widzimy wszystkie zależności, albo bardziej inaczej. Kiedy mamy tylko system A, i tak działają większość organizacji, w tym polskie szkoły, ale też firmy. To jest, jest jak bym powiedział, systemowy problem w organizacjach na całym świecie. Także firmy i czy organizacje, może tak ogólnie będę, będę mówił, organizacje. Właśnie identyfikują każdy problem z osobna i starają się ten problem oczywiście rozwiązać, inwestując swój czas, energię, emocje, wszystkie zasoby, które mają. Naprawiają problem pierwszy, naprawiają problem drugi, naprawiają problem trzeci, bo jak przychodzą do czwartego, to prawdopodobnie problem pierwszy znów zaczął się pojawiać. I to jest tak naprawdę walka za wiatrakami i coś, co jest bardzo kosztowne emocjonalnie. W filozofii TOC, czyli teorii ograniczeń, Eli Goldrad z Izraela, który stworzył TOC, powiedział, wszystko ze sobą jest powiązane. Kluczem jest, żeby właśnie osoba myśląca i używająca krytycznego myślenia i narzędzi krytycznego myślenia potrafiła te właśnie wszystkie problemy najpierw ze sobą powiązać, bo one wszystkie są powiązane poprzez związki przynowoskutkowe. I kiedy zrobimy te powiązania, to okazuje się, że właściwie wystarczy całą energię, czyli nasze zasoby, skierować na ten punkcik na dole a on będzie naprawiony dobrze, będzie wpływał pośrednio, ale skutecznie na pozostałe elementy, pozostałe problemy. Więc my nie musimy się zajmować siedmioma problemami, my mamy się skoncentrować na jednym problemie, a pozostałe pięć, sześć albo bardzo osłabną, albo część z nich w ogóle zniknie. Zatem, drodzy Państwo, ja chcę dzisiaj właśnie Państwu pokazać, że my tutaj w tej kulturze myślenia, używając myślenia krytycznego do też diagnozy polskiej systemu edukacji, Także tutaj my też w ten sposób działamy i nasz cały projekt jest właśnie na bazie konkretnej inaczej zrobionej diagnozy. Tutaj wypisałem przykładowe problemy, które są w większości polskich szkół. Tak, tutaj nie podaję je w kategoriach obwiniania, oceniania, po prostu wiemy, że te, te problemy trudności, wyzwania są w większości czy praktycznie w wszystkich szkołach. I raczej znaczy ważniejsze, żebyśmy mogli spokojnie o tym porozmawiać, ale absolutnie bez obwiniania. Zatem możemy w ten sposób pokazać te problemy i powiedzieć w szkole, żeby każda szkoła, no właśnie, trochę się zajęła kulturą Z, później może się niech zajmie relacjami, w międzyczasie niech powinna się zająć też, jak poprawić wyniki na testach i tak dalej. My mówimy, to jest strata czasu, to jest zmarnowanie zasobów, to jest nieefektywne. My mówimy, najpierw właśnie zrób drzewko, gałązkę logiczną, która pokaże, co jest ze sobą powiązane. Na samym dole tego problemu jest właśnie tak naprawdę model pruski i jeśli mamy ten model pruski w szkole jako pewien sposób pracy i brak znaczącej alternatywy metodyki dostosowanej do XXI wieku do tych dzisiejszych dzieci, to mamy takie problemy jak brak kultury błędu, brak współpracy między nauczycielami, bo każdy jest osobna, a przede wszystkim nic, jest paradygmat, że uczeń nic nie wie trzeba mu wszystko podać, wlać. To zaś skutkuje o tym, na tym, że z czasem coraz więcej jest opartej na rywalizacji, rankingach szkoła i cała kultura. Większość rzeczy jest skierowanych na to, żeby przygotować do testów. I tak naprawdę, to ten nauczyciel jest odpowiedzialny i gadający, tak jak dzisiaj trochę ja, znaczy, nawet nie trochę bardzo, bo to on ma nauczać, bo w tym modelu pruskim to nauczyciel ma nauczyć i właśnie wyłapywać wszystkie błędy. To wszystko tworzy kulturę 3Z. A z kolei ta kultura 3Z powoduje, że brak relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, brak współpracy między uczniami, brak samodzielności i odpowiedzialności uczniów, a to z kolei powoduje, że jest coraz niższa efektywność nauczania i coraz więcej wycofanych, niezaangażowanych oczu. Także, drodzy Państwo, to, co my robimy w myśleniu krytycznym, to właśnie szukamy powiązań. I zamiast koncentrować się na przykład na tych tutaj u samej góry, które są tak naprawdę dzisiaj najbardziej widoczne, my mówimy, M -m -m, to szkoda czasu, skupmy się na tym, co jest na samym dole, co jest po prostu zwykłą praprzyczyną. I to tutaj na samym dole trzeba coś zmienić. Ja za chwilę o tym oczywiście powiem więcej, Także drodzy Państwo, to, co się z kolei dzieje w szkole, czy w systemie, to jest tak, że jak jeśli właśnie mamy te sytuacje i jest na przykład coraz niższa efektywność nauczania i wiele tych negatywnych konsekwencji, no to powiedzmy szkoła prędzej czy później albo sama oddolnie, albo odgórnie dostanie program naprawczy, który najczęściej wnioskiem jest szkolenie dla nauczycieli, jak skutecznie nauczać. Czyli tak naprawdę mamy powrót do gadającego nauczyciela, który ma nauczać lepiej, efektywniej. W zarządzaniu to się też nazywa taka strategia, tak zwanego większego młotka. Czyli uderzamy w młotkiem, nie ma efektu, weźmy większy młotek, to ten tym razem na pewno będzie efekt. To jest oczywiście błędne założenie i z tego, co ja obserwuję z boku, jak właśnie system próbuje się sam naprawić, to no to głównie właśnie przez tą pętlę, że nauczyciel musi. Przeszkolić się i jak inaczej lepiej nauczać. Drodzy Państwo, nie wiem, czy Wam od razu na pierwszy rzut oka, kiedy patrzymy na ten system, przychodzi właśnie pewien wniosek, że szaleństwem jest robić wciąż to samo, a oczekiwać zupełnie różnych rezultatów. Tak, Pani Dorotheo, tutaj na pewno to jest oczywiście, wykorzystam to, jest duże tutaj uproszczenie i tutaj mnóstwo rzeczy jeszcze brakuje. Ja mam nadzieję, że któregoś razu sobie zrobi warsztat właśnie z dyrektorami albo z nauczycielami, to, to trzeba na to dobrych półtorej, dwa dni, gdzie w tym momencie wypisuje się dziesiątki, a bardziej setki wszystkich sytuacji, problemów, wyzwań i próbuje się je wszystkie są połączyć. To jest tak zwane current reality tree, czyli drzewko stanu obecnego, które by zmapowało cały system. Ale to jest praca właśnie na dobre półtorej dwa dni i w grupie 15-20 osób. Także jak to zrobię, mam nadzieję, to na pewno się z Państwem tym podzielę. A dzisiaj rzeczywiście muszę pokazywać uproszczony system, gdzie na pewno, na pewno brakuje wielu elementów. Ale efekt jest ten sam. Jeśli nie zmienimy naprawdę wielu rzeczy, to trudno oczekiwać lepszych rezultatów, a wszystkim jeśli nie zmienimy to, że nauczyciel jest odpowiedzialny i ma gadać, to też się nic nie zmieni. Także, drodzy Państwo, to, co ja obserwuję już od wielu lat, to to, że jest pomieszane w polskim systemie edukacji co z jak. Więcej jest koncentracji jak nauczać, metody, gadżety, nowości technologiczne itd. zamiast odpowiedzi, no dobra, ale czego my tak naprawdę nauczamy? Bo jeśli my nie odpowiemy sobie na pytanie, czego tak naprawdę nauczamy, to siedzimy w starych butach, czyli nauczamy to, co system nam każe, czyli podstawę programową, czyli przygotowujemy do testów i wszystko się kręci tak samo. I u nas jest zdecydowanie więcej, właśnie, powiedział, tematów zastępczych. Nie co nauczamy, czego, tylko jak nauczamy. I nauczyciele, bym powiedział, zostali wkręceni przez system, że wy głównie i dyrektorzy głównie o tym właśnie rozmawiacie, jak. Zamiast najpierw odpowiedzieć sobie pytanie, dobre, ale czego my tak naprawdę nauczamy? Zachęcam, żeby w swojej grupie, w zespole, w, wdrożeniu, w zespole szkolnym, się z się dyrektorami usiąść i podjąć decyzję, czego my tak naprawdę chcemy nauczyć. Proszę Państwa, jeśli, właśnie nie wie, jeśli się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się zdecydowanie nie chce. Czak Palachiuk powiedział już takie zdanie dawno temu i ono pięknie koresponduje właśnie z tym, co się dzieje w systemie edukacji szkolnej, ale na pewno nie tylko polskiej, bo od dzisiaj edukacja jako system przeżywa gigantyczny kryzys na całym świecie. Ale właśnie ono już dzisiaj nie odpowiada na pytanie, czego my chcemy nauczać. Idziemy na autopilocie, tak jak za, stworzono ten system powiedzmy, 200 lat temu. I tutaj jeszcze przygotowałem do Państwa trzy chyba bodajże problemy, które my też inaczej analizujemy poprzez rutynę 5 razy. dlaczego. Idziemy teraz z kolei od góry w dół. Mamy taki skutek: niska efektywność nauczania. Dlaczego? Bo kultura pruska i stare metody nauczania. Dlaczego? Bo nauczyciel ma dowody, że dotychczasowe metody są skuteczne. Każdy z Państwa ma dowody, że Wasze metody są skuteczne. Dlaczego? Bo dyrektor nie wprowadził nowej wizji, alternatywy dla polskiego modelu z nowoczesnymi narzędziami. A dlaczego tego dyrektor nie zrobił? Bo najczęściej nie zdaje sobie sprawy z wagi jednej wspólnej wizji dla całej szkoły, nauczycieli i nie wie, jak to wdrożyć. Ja drodzy Państwo, też pracuję z dyrektorami. Właśnie w zeszłym tygodniu miałem szkolenie dla dyrektorów, za dwa dni mam kolejne szkolenie dla dyrektorów zarządzania właśnie zmianą. I świadomość dyrektorów odnośnie rangi wizji, jednej wizji, nowoczesnej wizji i oczywiście praktycznej wizji, to nie ma być iluzja, tylko wizja, do której będziemy zmierzać, i ona jest praktyczna i dobra. Także ranga tego jest bardzo, bardzo niska. My tutaj narzekamy na niską efektywność nauczania, najczęściej obwiniając dzieci. A tak naprawdę praw przyczyną tego jest to, że dyrektor 5-10 lat temu nie zrobił bardzo znaczącej zmiany. Weźmy inny przykład. Niechęć uczniów do wypowiedzi. Dlaczego? Bo nie czują się pewni. Dlaczego się nie czują pewni? Bo wcześniejsze próby były negatywnie ocenione. Dlaczego były negatywnie ocenione? Bo nauczyciel jest od tego, aby pilnować poprawnych odpowiedzi. Dlaczego? Bo panuje kultura jednej prawie odpowiedzi. Znów. Jest to, że tak powiem, skutek po stronie dzieci i można powiedzieć wina po stronie dzieci, ale jak się przyjrzymy i zaczniemy naprawdę drążyć głęboko dlaczego, to tak naprawdę dlatego, że z jednej strony albo system, który temu sprzyja, albo bezpośrednio dorośli są za to odpowiedzialni. Weźmy jeszcze jeden przykład. Brak samodzielności, uczniów dlaczego? Bo nie było okazji nauczyć się tej samodzielności. Dlaczego nie było okazji? Bo nauczyciel wszystko robi za ucznia. Tutaj możemy oczywiście też dodać, że dzisiaj rodzice też robią wszystko za ucznia, więc tutaj można byłoby ogólnie, że dorośli robią wszystko za ucznia. Dlaczego? Bo nauczyciel ma przekonanie, że nauczy lepiej, szybciej, sprawniej, bo tak was przygotowano, bo tak to do tej pory patrz do jeszcze 20 lat temu, działało, ale już nie dzisiaj. Dlaczego? Bo tak funkcjonowało właśnie od lat, dekad lub całych pokoleń. Drodzy Państwo, takich przykładów, kiedy prowadzę szkolenia z nauczycielami, Najczęściej właśnie robimy taką aktywność, że najpierw proszę, żeby nauczyciele wypisali wszystkie złe zachowania uczniów i pojawia się tych około 10, 15 takich zachowań, po czym następna aktywność, a teraz zbadajcie, dlaczego tak się dzieje. I drodzy Państwo, jeśli weźmiemy 15 przykładów złych zachowań, w 100% przyczyną, praprzyczyną jest odpowiedzialność po stronie dorosłych. Czy to rodziców, czy to nauczycieli, czy to systemu. Ale drodzy Państwo, my mamy tendencję do tego, że widzieć złe zachowania uczniów i jeszcze za to ich karać, ale to oni są w takich warunkach, że oni nie mają innego wyjścia tak się zachowywać. Jedna z maksym zarządzania zespołem jest taka, że jeśli chcesz zmienić zachowania ludzi, to musisz zmienić warunki, w których oni pracują. My mamy warunki pruskie i chcemy, żeby uczniowie się zachowywali dzisiaj grzecznie, odpowiedzialnie itd. Ale to jest, drodzy Państwo, niemożliwe, bo te warunki, które zostały stworzone 200 lat temu, 45 minut lekcja, przy, na zmianę przedmioty, w ławkach siedzenie, słuchanie i odpo od w odpowiadanie na pytania nauczyciela, to wszystko jest inne warunki. One służyły po to, żeby później grzeczni uczniowie szli, absolwenci i pracowali w fabryce. Zatem nie można w tych warunkach oczekiwać, że uczniowie będą się zachowywać zupełnie inaczej. To jest po prostu niemożliwe. Zatem, drodzy Państwo, to, co chcę pokazać tymi przykładami, to to, że Najpierw my, jak zawsze zmiana zaczyna się od nas. Najpierw my, w tym przypadku dorośli, powinniśmy spojrzeć, jakie warunki my stworzyliśmy że, dla naszych dzieci. I, no i w ten sposób my też patrzymy, jak diagnozujemy szkołę, edukację w Polsce, no to staramy się naprawdę znaleźć prawo i rozwiązywać ten problem na samym dole, a nie na samym górze patrzę w stosunku do uczniów. Najpierw trzeba zacząć od dorosłych, a tak naprawdę od systemu. Systemu nie zmienimy, to nie jest nasza ambicja, ale każda szkoła, każdy nauczyciel ma swoją autonomię i możemy tutaj dużo, dużo usprawnić, zmienić, zmienić kulturę. Także tutaj jeszcze kończę w ten, ten przykład wątkiem, że tak funkcjonujemy właśnie od lat, dekad pokoleń, i mam taki cytat od pana admirała z wojska: że najbardziej niebezpieczne zdanie w naszym języku to zawsze to robiliśmy w taki sposób. Drodzy Państwo, skoro tak właśnie e, odpowiadamy, to nie oznacza, że to mają być lepsze efekty. My musimy sobie zdać sprawę z czasami zdań, które mówimy na głos, albo myśli, które się pojawiają, że one naprawdę są nieskuteczne, niedobre i przynoszą więcej szkody niż pożytku. Czasami trzeba to wertuchować na, no, na głos, żeby, o Boże, czy rzeczywiście tak powiedziałem, czy. Więc może to jest ten moment, kiedy już nie chcę tak mówić i wszystkim nie chcę tak robić. Drodzy Państwo, co, to było o, o, o problemach i o dzieciach, ale tutaj też oczywiście chcę dotknąć Państwa sfery, bo ten system i ten moment, że to nauczyciel właśnie jest odpowiedzialny za wszystko, powoduje, że Wy musicie być człowiekiem orkiestrą, który właśnie biega od szkoleń, od warsztatów, od webinarów po konferencje, w, w, podręczniki, książki. Wszyscy od Was oczekują, żebyście byli właśnie mistrzem ceremonii. Którzy żonglują tysiącem właściwie narzędzi, metod, po to, żeby lekcja była atrakcyjna. Tak było i to przyspiesza coraz bardziej, macie coraz większe wymagania i w stosunku do siebie, ale też otoczenie od Was wymaga coraz więcej. Tylko ja się pytam i zachęcam oczywiście do, do zatrzymania się, jakim kosztem. Ja pamiętam, że ta grafika, ona na pewno jest Państwu znana, ona była, bym powiedział, śmieszna, wesoła, właśnie w maju, czerwcu, ale mam wrażenie, że od dobrych dwóch, trzech lat. Ten nauczyciel tutaj, nauczyciel pod koniec roku szkolnego, to się zmieniło, że raczej nauczyciel pod koniec września już wygląda tak, jakby to minął cały rok. Także, drodzy Państwo, to jest gigantyczna presja i fatalne warunki pracy, i to jest oczywiście ogromnym kosztem dla Was, co oczywiście przenosi się na jakość Waszej pracy, Waszych relacji, Waszego zdrowia itd. itd. Także w tym systemie będzie tylko gorzej. Tutaj trzeba powiedzieć stop. Ja nie chcę tak pracować. A drodzy Państwo, ja nie wiem o rebelii i o strajkach, tylko za chwilę powiem, że można pracować z uczniami w sposób inny, lżejszy, który będzie dla was dużo bardziej efektywny i mniej obciążający. Ale najpierw to wy musicie podjąć decyzję, że już właśnie nie chcecie tak pracować. I przyczyny wypalenia nauczycieli zdiagnozowane to właśnie brak poczucia własnej skuteczności, brak relacji pomiędzy nauczycielami, brak relacji z uczniami. Brak docenienia do swojej pracy, zrozumienie trudności. Także to wszystko powoduje, że właśnie zawód nauczyciela coraz szybciej się wypala i tak już był kilk, przed pandemią był zawodem, który najszybciej ulega wypaleniu, około 10-11 lat. Myślę, że gdyby teraz zrobiono te badania, to raczej zajdzie to do 6-7 lat. Oczywiście tylko są moje podejrzenia. Drodzy Państwo, tak dalej być nie może, ale zatrzymajmy się i jak chcemy zapytać tutaj właśnie w drugiej ankiecie, czy tak jak zdiagnozowałem dla Państwa te problemy, a bardziej w sposób, poprzez związki przynowoskutkowe, czy to oddaje złożoność i, i jakby pra, też przyczynę problemów? Czy, czy, czy powinniśmy może jednak utrzymać się, że biegamy od problemu do problemu, czy może bardziej zatrzymać się i najpierw te problemy właśnie zmapować, zobaczyć zależności i dopiero wtedy zająć się głównym problemem, Czyli w tym przypadku, że mamy nadal model pruski, nie ma znaczącej alternatywy do systemu pruskiego. To znaczy, co mam tutaj na myśli, że Ministerstwo Edukacji przecież nigdy do tej pory nie powiedziało, proszę Państwa, ten model jest zły, ten model się już nie sprawdził, wyrzucamy ten model do śmietnika i oto wprowadzamy nowy model. Czegoś takiego nie ma. Przyznam. Pesymistycznie, niestety, że wątpię, żeby kiedykolwiek to zostało powiedziane na głos. Zatem to, co Państwo możecie zrobić w swoich szkołach, to to, że Wy, nie czekając na system, właśnie zmieniacie swój model po swojemu. Ale najpierw trzeba właśnie dobrze zdiagnozować, żeby nie rozproszyć się, żeby nie próbować rozwiązać wszystkich problemów naraz, tylko skupić się na jednej, dwóch para przyczynie. Drodzy Państwo, będę wdzięczny za kliknięcie. Poproszę jeszcze, jeszcze dam 10 sekund dla osób, które nie kliknęły, żeby troszkę było więcej, właśnie reprezentatywna grupa. Bo w tej chwili widzę, że mam jakieś 50% osób kliknęło. A ja wykorzystam, żeby troszeczkę nawilżyć swoje gardło. Widzę, już teraz dziękuję mocno, a znów nie można wysłać, tak? Okej, okay, rozumiem. Może to jest tak, że jak jest przeciążony system, to gdzieś tutaj jest problemy techniczne, także my zgłosimy to do firmy. Dobrze, to jest Państwo, to ja zatrzymam ankietę, zobaczcie wyniki. Także 85% zgadza się, że właśnie ten problem jest dużo bardziej złożony. Trzeba szukać prawdziwej przyczyny, bo, drodzy państwo, tutaj też ja patrząc jako obserwator na wiele rzeczy związanych z polską edukacją, no to wszystkim oczywiście patrzę poprzez okulary myślenia krytycznego, czyli szukam zrozumienia złożoności problemu, a nie tylko to, co wystaje z tego oceanu, ten wierzchołek góry lodowej, i też na to skaczę, żeby to naprawiać czy to krytykować. Drodzy państwo, w myśleniu krytycznym. Jedną z podstaw myślenia krytycznego jest rozwiązywanie problemów, i nie oznacza to kreatywności, jak rozwiązać te problemy, tylko poszukiwanie zrozumienia złożoności tego problemu. I drodzy Państwo, to daje później dużo większą szansę, że problem zostanie zdecydowanie no, efektywniej zamknięty, rozwiązany. Dobrze, drodzy Państwo, czyli to była ta powiedzmy diagnoza pokazana w inny sposób, to teraz oprócz tego, że nie jest dobrze albo wręcz jest źle to to jest jedna ob obserwacja, ale druga, zawsze istnieje jakieś rozwiązanie nawet największych problemów. Drodzy Państwo, rozwiązanie już dawno istnieje, od dobrych 15-20 lat i naprawdę wiele organizacji, wiele osób, łącznie z samym tutaj sobą, nieskromnie powiem, od dobrych 15 lat tak stoję z tymi kółkami i mówię nauczycielom, weźcie, jest rozwiązanie. Najczęściej właśnie słyszę, nie dziękuję, jestem zbyt zajęty. Także, drodzy Państwo, to oczywiście w formie żart, pewnego żartu i puszczenia oczka do was, ale to, co chcę tutaj przez ten obrazek pokazać, to że po prostu naprawdę są rozwiązania, tylko żeby je dostrzec, zrozumieć, uszanować i zwyczajnie wykorzystać, to rzeczywiście trzeba się zatrzymać. Na chwilę trzeba się zatrzymać. I do tego oczywiście dzisiaj, tak naprawdę w tym webinarze Państwa zachęcam. Druga rzecz to oprócz tego, że trzeba się zatrzymać, oddałem tutaj taką grafikę pięknie pokazującą więzienie własnych myśli, własnych przekonań, własnych schematów myślowych. Tutaj to jest też ogromna praca, znaczy ogromna, to jest tak naprawdę jednorazowa praca, ale wymagająca dużo odwagi, sił i determinacji, żeby właśnie porzucić swoje stare schematy, a otworzyć się na nowe przekonania o swojej roli, chociażby jako nauczyciela, czy o roli ucznia. Także tego Państwa zapraszam. I Peter Drucker, to jest guru zarządzania organizacji i tak dalej, powiedział już dawno, że jeśli chcesz czegoś nowego, to musisz przestać robić to, co do tej pory. Czyli tutaj troszeczkę parafrazując tą wcześniejszy cytat od Einsteina, czy ten przepis na szaleństwo. Także, drodzy państwo, najpierw trzeba przestać nauczać. To jest niestety, czy stety, tak naprawdę główne rozwiązanie. Ale tutaj powiem, czego zacząć? No to właśnie zacząć trzeba od tego, czego chcemy czego chcemy rozwijać w naszej szkole, czego chcemy uczyć w naszej szkole, w jakiej, czego mają uczniowie się uczyć w naszej szkole. Więc w naszym przypadku oczywiście nie będzie to zaskoczeniem, jak powiem, że my mówimy o tym, że szkoła, dzisiaj każda szkoła powinna rozwijać 4K. kooperację, krytyczne myślenie, komunikację, kreatywność. Czyli stworzyć warunki, gdzie te cztery kompetencje będą praktykowane, ćwiczone. Bo proszę Państwa, przypomnę, że kompetencja składa się z trzech obszarów. Wiedza, no to na przykład wiedza, co to jest myślenie krytyczne, umiejętności, czyli właśnie praktykowanie umiejętności przetwarzania, analizowania, logicznego myślenia, kwestionowania, to trzeba ćwiczyć, ćwiczyć dziesiątki, setki, najlepiej tysiące razy na lekcji. I trzecia obszar w kompetencji to postawa. Robiąc dużo ćwiczeń, dużo ćwicząc umiejętności, z czasem będzie się zmieniała postawa. Dopiero jak mamy te trzy rzeczy: wiedzę, umiejętności, postawy, to możemy mówić o rozwiniętej kompetencji. I my mówimy, że każda szkoła powinna właśnie te 4K rozwijać od pierwszego do ostatniego dnia edukacji dziecka w tej szkole. Także w momencie, kiedy już wiemy, że to dziecko powinno być w centrum procesu uczenia się i to dziecko powinno być wyposażone w kompetencje, bo dzisiaj mówimy wszystkim o kompetencjach no w sensie nie my, cały świat mówi o tym, że szkoła powinna rozwijać kompetencje, bo wiedza jest w zasięgu dwóch sekund, w kciuka i telefonu. Także w momencie, kiedy już wiemy, co, to tak naprawdę dużo łatwiej w tym momencie przejść do jak i szukać metod, które po prostu stworzą tą nową kulturę, że to uczeń jest w centrum i jego chcemy rozwijać u niego właśnie myślenie, po to, żeby on też stał się coraz bardziej samodzielny odpowiedzialny. Ja jeszcze odnośnie naszego systemu wrócę, także tutaj nie będę jeszcze wchodził w szczegóły. Także, drodzy Państwo, to, co my robimy, to. To może być łapiemy schematy i to, ja nie wiem z radością, to jest dla mnie raczej smutne, że my mówimy, musimy tak to nazywać, że łamiemy schematy, bo to powinno być oczywiste w edukacji, że w klasie, w szkole powinna funkcjonować na przykład kultura błędu. Człowiek, nasz mózg nie uczy się, można powiedzieć, w żaden inny sposób, jak poprzez analizę, właśnie błędu. I jeśli nie ma błędu, to nie mamy się czego uczyć, to nie mamy jak się rozwijać. Zatem kluczowy jest, żeby stworzyć warunki, gdzie błędy i tak prędzej czy później będą, ale żeby je pielęgnować, celebrować i wzajemnie się ich od nich na nich uczyć. Cała grupa, wszyscy uczniowie. zatem w naszym przypadku my absolutnie uwielbiamy błędy, i cały sposób komunikacji nauczyciela o błędzie jest też zupełnie w inny sposób, oczywiście bardzo bezpieczny, informacja zwrotna, konstruktywna. Gdzie w tym momencie ten błąd, no właśnie, wykorzystujemy po to, żeby cała klasa mogła z niego jak najwięcej się nauczyć. W naszej klasie oczywiście bud funkcjonuje najważniejsze to kultura myślenia w klasie. Ja za chwilę to wyjaśnię jeszcze bardziej, ale chodzi o to, że każda aktywność, każda rzecz, każde pytanie, cokolwiek ja jako nauczyciel planuję zrobić, powinno mieć za cel, że uczniowie myślą. To jest cel numer jeden dzisiejszej edukacji. I tutaj trochę cytatów z uczestników naszych szkoleń czy projektów. Kiedyś myślałam, że niewiele mogę zmienić w nastawieniu uczniów do zdobywania wiedzy, czyli właśnie ten pesymizm i takie odsunięcie. Teraz myślę, że mogę zmienić wiele poprzez zmianę myślenia uczniów. Czyli właśnie najpierw spowodować, żeby oni mogli w końcu wykazać się myśleniem. Mając odpowiednie narzędzia, odpowiednią metodykę, to jest naprawdę łatwe do zrobienia. Język myślenia. Tak, dla nas język myślenia tak naprawdę robimy poprzez rutynę myślenia i tutaj. Te osoby, które są dzisiaj już z nami po raz kolejny już na pewno wiedzą, to co to znaczy to za słowo i co to są rutyny myślenia etycznego, także one są dla nas ważne, bo one tak naprawdę pomagają uczniowi właśnie pokazać swoje myślenie. Zawężają jego myślenie w sposób bardzo konstruktywny, bo jeśli uczeń, nauczyciel mówi, moje dzieci, drogie dzieci, chcę, żebyście teraz przez dwie minuty pomyśleli o jakimś tam zagadnieniu. To mniej więcej ile trwa myślenie takiego dziecka o tym zagadnieniu? Badania pokazują, że do pięciu sekund. Bo po tym czasie już mózg oczywiście gdzieś w, idzie dalej, bo nie mamy bardzo jasnej informacji, e, o czym ma myśleć, jak ma myśleć. Zatem, właśnie rutyny krytycznego myślenia pomagają skonstruować myślenie dzieci. I ja, jako nauczyciel, od razu widzę ich myślenie i oni poprzez te rutyny mogą pokazać swój język myślenia. Tych rutyn, przypomnę, jest prawie 100. My podczas swojego czterech lat projektu uczymy 60 ponad rutyn w naszych szkołach. Także to, a na szczęście ten know-how cały czas rośnie, tylko, drodzy Państwo, od razu tutaj wykorzystam sytuację, że rutyny nie są gadżetem, nie są metodą, metodą aktywizującą. Trzeba bardzo ostrożnie wiedzieć, jak je używać, bo inaczej stoją się znów narzędziem nauczyciela. A, drodzy Państwo, rutyny są dla uczniów, to nie mają używać, nie nauczyciele. Kiedyś myślałem, że rutyna zaburzy wszystko, czego się do tej pory nauczyłam i wypracowałam jako nauczyciel. Patrz, podawanie wiedzy. Teraz myślę, że rutyna wspomaga uczanie się i rozwija mnie jako nauczyciela. Patrz wspieracza i moderatora. Absolutnie piękny cytat, podsumowanie tego, co my chcemy właśnie osiągnąć. Patrz, do jakich wniosków chcemy, żeby nauczyciel jak najszybciej doszedł. To jest mniej więcej po dwóch, trzech próbach już w klasie, już takie wnioski się pojawiają. Jest naprawdę duże aha i szok, że to tak działa i przynosi takie efekty. Edukacja to relacja. Oczywiście wszyscy dzisiaj od dobrych roku, dwóch, to powtarzają bardzo ładnie, tylko kluczowe jest, co za tym stoi, jaka metodyka za tym stoi, żeby rzeczywiście ta edukacja była efektem bardzo konstruktywnej, bezpiecznej relacji. Z mojej perspektywy, że no nie tylko moje nauczyciele w Polsce są wszystkimi dydaktykami w sensie przedmiotowymi, nie są psychologami, nie są pedagogami. Zatem to nie jest łatwość dla nauczyciela. Przyjdzie dyrektor i powie: od dzisiaj masz robić relację. Nie wiadomo jak, nie czuję się tutaj komfortowo, nie czuję się kompetentna, żeby nagle to zmienić. Drodzy Państwo, znów w tej kulturze myślenia i z tymi narzędziami ta relacja tak naprawdę sama się tworzy, bo przede wszystkim nauczyciel schodzi jako nauczyciel wykładowca i nauczyciel oceniający. Nie ma jednej do odpowiedzi, zatem tak naprawdę to wszystko powoduje, że uczniowie szybciej zaczynają, znaczy, właściwie pierwszy raz zaczynają ufać swojemu nauczycielowi i wchodzą w nim w relację. Kiedyś myślałem, że myślenie krytyczne to swoisty sposób aktywowania uczniów na lekcji, to jest właśnie klasyczny błąd, jeśli chodzi o rutyny i myślenie krytyczne. Teraz myślę, wiem, że jest to proces, który się opłaca. Drodzy Państwo, tak, kiedy ja tutaj mówię o kulturze myślenia, to mam na myśli całą metodykę, cały spójny proces, który jest powtarzalny, przewidywalny, obowiązujący właśnie na wszystkich przedmiotach, na wszystkich poziomach. Ja nie mówię o metodach aktywizujących. My mamy cały proces, całą metodykę. Drodzy Państwo, więc jak to u nas działa? I znów idąc właśnie gałązką od praprzyczyny. W tym przypadku my postawiliśmy, że właśnie model zamiast modelu pruskiego jest kultura myślenia, widoczne uczenie się i przede wszystkim cel rozwój kompetencji 4K. To wszystko powoduje, że pojawiają się odpowiednie narzędzia dla uczniów, tworzy się kultura błędu, bo na nie się uczymy, a nauczyciel jest do tworzenia warunków do uczenia się, a nie do nauczania. Te trzy z kolei przyczyny wpływają na kolejne rzeczy, że pojawia się w klasie krytyczne myślenie, kooperacja, komunikacja. Kreatywność jest pewnym dodatkiem, które trzeba, bym powiedział, zaplanować. Jeśli tego nie zrobimy, to robiąc rutyny, mamy i tak 100% gwarancji, że 3K będzie na każdej lekcji. Odpowiedzialność za uczniów, oni przejmują odpowiedzialność za własny proces uczenia się, a nauczyciel z czasem staje się moderatorem. To wszystko powoduje, drodzy Państwo, i to jest cel też nasz numer jeden. Bezpieczeństwo psychologiczne ucznia, ale też nauczyciela. To są w tym momencie dużo lepsze warunki, do tego, że właśnie powstaje partnerska relacja. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę przygotowujemy do życia kompetencji, a nie wiedzy, no i nauczyciel właśnie staje się, e, przez to, że tutaj odchodzi od nauczania i staje się, będzie moderatorem. Z czasem to już widzimy też po naszych szkołach zaczynają nauczyciele więcej rozmawiać ze sobą, współpracować, to stworzy się zespół, bo zaczynają dyskutować o jednej metodyce, a nie, że każdy sobie rzepkę skrobie. To wszystko powoduje, że jest zaangażowany, ciekawy miesiący uczeń i coraz wyższa efektywność uczenia się. Tak to wygląda jako proces, to jest oczywiście rozłożone na lata, bo tego się nie da zrobić w ciągu Tygodnia, miesiąca, czy nawet roku. Więc Państwo, musimy pozbyć się wszystkich schematów nawyków, które narosły przez 200 lat, żeby wprowadzić nowe. Więc 4 do 5 lat to jest tak naprawdę minimum, ale to jest tylko 4-5 lat, a nie 40-50. Metody są, narzędzia są, zatem można bezpiecznie ruszać do przodu. Zatem przedstawiłem Państwu co, no to teraz może trochę więcej szczegółów, jak. To, co jest, że tak powiem, łączy stary z nowym, albo bardziej od starego, jak przejść do nowego, to tak naprawdę dla mnie osobiście to jest jedna decyzja, zmiana jednego paradygmatu, który determinuje absolutnie wszystkie zmiany, jeśli chodzi o proces edukacyjny. Drodzy Państwo, trzeba zmienić podejście do procesu uczenia się jako pewnej wiedzy, jako pewnego konstruktu. Proces uczenia się 200 lat temu. Przyjęli najlepsze założenie, jakie mogli wtedy przyjąć, że uczenie się jest wynikiem zapamiętywania. Bo jeśli dziecko się nauczyło i zapamiętało i odtworzyło wiedzę do jeden, no to przecież mamy dowód, że się nauczyło. Ale drodzy Państwo, to nie jest, nauczyło się, ono po prostu zapamiętało. Dzisiaj, kiedy korzystamy z technologii, mamy rezonans magnetyczny i inne narzędzia, które monitorują mózg, jak pracuje, jak się uczy, my już dzisiaj wiemy, i to już jest model oparty na faktach, że uczenie się jest wynikiem myślenia. Pamięć jest bardzo małym elementem mózgu, który jest potrzebny, żeby powiedzmy, żeby było skuteczne zapamiętanie. Za to uczenie się, gdy mamy myślenie, to myślenie jest tak naprawdę procesem, który uruchamia bardzo, bardzo dużo obszarów mózgu. Zatem dzięki temu nauczenie się rzeczywiście jest dużo bardziej skuteczne i wszystkim się dzieje, kiedy właśnie spowodujemy, żeby w klasie było jak najwięcej myślenia. I drodzy Państwo. Od tego wszystko się zaczyna. Jeśli ja chcę rzeczywiście prawdziwej zmiany jako nauczyciel, to muszę odejść od paradygmatu, że oni mają zapamiętać, że ja muszę sprawdzić w klasówce, w odpytaniu i, i zobaczyć, że jest jeden do jednego. Drodzy Państwo, to już nie tędy droga. Teraz rolą nauczyciela, patrz bardziej moderatora, jest stworzyć warunki, w których uczniowie będą mogli jak najwięcej myśleć, dyskutować, przetwarzać, interpretować itd. itd. I też piękny cytat, który jeden z nauczycieli naszego zespołu wdrożeniowego, czyli już szkoły pracującej, napisał: kiedyś, kiedyś myślałem, że myślenia, a szczególnie krytycznego, nie da się nauczyć, gdyż jest to dar od Boga, lub jak to woli od genów. Teraz myślę, że można go nauczyć, wytrenować, wskazać uczniowi, jak ten sposób myślenia może być korzystny nie tylko w procesie edukacyjnym, ale i w jego dalszym życiu. Absolutnie przepiękna ewaluacja. No właśnie obserwacja procesu. Kiedyś myślałem, że trzeba się z tym urodzić. To jest pewien talent. Nie, drodzy Państwo, to jest pewna metodyka oparta na badaniach. Tutaj się odwołam do książki, bo już powinienem ją wcześniej wspomnieć, myślę, znaczy jestem pewny, że Państwo ją znacie, kojarzycie. Widoczne uczenie się dla uczniów Johna Hattiego. to dzisiaj powinna być absolutnie Biblia każdego nauczyciela. 50 tysięcy metaanaliz, yy, yy, kilka lat badań właśnie edukacyjnych które powiedzmy działają, dlaczego działają. John Hattie tutaj wskazał właśnie wszystkie procesy, etapy, obszary, które trzeba robić, żeby proces uczenia się był skuteczny. I drodzy Państwo, tutaj jest to wszystko napisane w formie pewnej bym chciał, teorii, on nie podaje żadnych rozwiązań metodycznych, żadnych narzędzi. My z kolei właśnie dajemy narzędzia i łączymy to z tą teorią, z tymi badaniami, pokazując, że nie dość, że to działa, to jeszcze są narzędzia, które to właśnie ułatwiają, przyspieszają. Także, drodzy Państwo, nowe przekonania na temat roli ucznia. W odpowiednich warunkach uczeń potrafi się sam nauczyć, wziąć odpowiedzialność za swoją naukę. Bo tak naprawdę tylko uczeń może być głównym odpowiedzialnym za swoje uczenie się. Zaangażowanie ucznia wzmacniają jego docenianie, zauważanie, danie mu wyboru. Znajomość celów i kryteriów sukcesu wpływa na zaangażowanie i prawo do popełniania błędów. Także dzisiaj w, w systemie pruskim przekonanie uczeń jest pusty. Trzeba w niego wlać wiedzę. Tutaj mówimy, że uczeń absolutnie nigdy nie był i nie jest pusty, a stwarzając mu warunki, on zacznie sam się uczyć. Bo po prostu, tak naprawdę na uczenie się jest znów procesem, który człowiek jako zwierzę ma naturalne. My się naturalnie lubimy i chcemy uczyć. To tylko system nas skutecznie tego oduczył. Także, drodzy Państwo, zmiana przekonań roli nauczyciela? Oczywiście przestać nauczać a za to stworzyć warunki, w których uczniowie będą mieli możliwość uczenia się. Tutaj z kolei cytat wziąłem od Kena Robinsona. Także, drodzy Państwo, tutaj właściwie wszyscy edukatorzy na świecie mówią jednym głosem: więcej przestrzeni dla uczniów do robienia, mniej nauczyciela gadającego, tylko właśnie, który koncentruje się na procesie, mniej treści, więcej procesu. To jest zdjęcie właśnie z mojej szkoły, jak zaczynaliśmy, ale to właściwie już po kilku tygodniach, miesiącach. Tak naprawdę takie są obrazki, tak? Nauczyciel, który jest, on nie porzuca swoich uczniów, broń Boże, jest obserwatorem, moderatorem, coachem, przewodnikiem, daje wyzwania, które są ciekawe, interesujące, daje narzędzia krytycznego myślenia, tworzy warunki do pracy zespołowej i oczekuje oryginalnych rozwiązań. I u, nauczyciel w takiej klasie mówi 15-20% czasu, czyli 6 do 9 minut maksymalnie. Pozostały czas mówią, przetwarzają, dyskutują, tworzą, wnioskują uczniowie. Mając odpowiednie narzędzia, odpowiednią metodykę, to wszystko można zrobić. I stworzyć właśnie przestrzeń do 4K, gdzie w tym momencie uczniowie komunikują się, kooperują, używają krytycznego myślenia po to, aby wyjść z kreatywnym rozwiązaniem. To się, proszę Państwa, dzieje na każdej lekcji. To nie jest tak, że to trzeba zaplanować w sensie. Jakby być w rozkroku między podstawą programową a 4K. Nie, robimy, używamy podstawy programowej po to, żeby robić 4K. Zaraz to wyjaśnię. Także, drodzy Państwo, nasz system, nasza metodyka składa się z narzędzi rozwiązań, które są z najlepszych ośrodków edukacyjnych na świecie. Project Zero, czyli Harvard, to oni właśnie wyszli z widocznym uczeniem się, to oni wyszli z koncepcją rutyn myślowych, i to oni oczywiście zawsze stworzą, bo to jest 50 lat badań. Nad procesem myślenia w edukacji. John właśnie Hati, tutaj bierzemy z jego, można być, teorii i dokładamy do tego narzędzia. Postawy myślenia krytycznego rozwijamy rutyny plus trzy narzędzia TOC, trzy mapy rozwiązywania problemów dla matematyków. I tak naprawdę tutaj jest jeszcze osiem sił kulturowych tworzących sił kultury myślenia. Ta metodyka na szczęście cały czas się pięknie rozwija, i my raczej mamy cały czas więcej materiów, materiałów niż mniej. To Państwo, to nie jest. Jakaś moda i jakiś gadżet, który można w jeden dzień się nauczyć i za pół roku on się znudzi. Ja tutaj mówię o naprawdę całej metodyce i powtórzę to już chyba dzisiaj trzeci, czwarty, która jest uniwersalna, przewidywalna i powtarzalna na każdej lekcji, na każdym przedmiocie, na każdym poziomie edukacyjnym. To wszystko tak naprawdę jest, istnieje i jest dla Państwa do Waszej dyspozycji. I bardzo ważne w kwestiach, uprzedzając troszkę ewentualne pytania, co z programową. To drodzy Państwo, myślenie krytyczne jako proces myślowy nie istnieje bez treści. Jak nie mam jakiejś informacji, no to nie mam czego analizować. To jest niby oczywiste, ale trzeba takie rzeczy powiedzieć na głos. Zatem, w przypadku właśnie myślenia krytycznego w naszych szkołach, w naszej kulturze. My używamy podstawy programowej pacz treści, czy to z podręcznika, czy to z podstawy programowej, bo treści oczywiście można zaczerpnąć z innych źródeł niż tylko podręcznik, ale my po prostu na geografii, biologii, języku polskim analizujemy treści z podstawy programowej, tylko używamy właśnie rutyn i narzędzi krytycznego myślenia. I dzięki temu równocześnie rozwijamy, znaczy realizujemy podstawę programową, rozwijamy kompetencje kluczowe, rozwijamy 4K, a przede wszystkim rozwijamy się krytyczne jako fundament tego wszystkiego. Także tak naprawdę mamy trzy w jednym. Mając odpowiednie rutyny i narzędzia, mając odpowiednią metodykę, państwo, państwo nie musicie wybierać między podstawą programową a kompetencjami. Używacie podstawy programowej, żeby rozwijać kompetencje. To jest dwa w jednym, czy tak jak tutaj na rysunku, właściwie trzy w jednym. Szkolenie genialne. Pracuję w szkole już 14 lat, a nigdy nie byłam na takim, które tyle wniesie w mój warsztat pracy. Bardzo wartościowe i z wielkim poczuciem bezpieczeństwa, bardzo profesjonalne, z wielkim szacunkiem dla odbiorców. Tutaj, drodzy państwo, pokazuję tą e e ewaluację głównie ze względu na te dwa ostatnie zdania czyli bezpieczeństwo. My, jako trenerzy myślenia krytycznego, to jest element naszych wartości, że nie ma czegoś takiego jak krytykanstwo, ocena. Zatem, bo już nieraz się spotkałem z tym, że nauczyciele po prostu sygnalizują, że Boją się, że my, na przykład ja osobiście będę ich oceniał, że wszystko co do tej pory robili źle, a teraz jest tylko jedyna słuszna metoda. Drodzy Państwo, tu zupełnie nie o to chodzi. Ja tutaj tydzień temu na webinarze dla dyrektorów użyłem takiej analogii, że, drodzy Państwo, 100 lat temu, troszkę więcej niż 100 lat temu, wszyscy jeździli konno, bo nikt nie zna oczywiście jeszcze maszyn parowych i samochodów, i weszły samochody. I w tym momencie, z czasem, oczywiście, ta zmiana trwała kilkanaście lat. Jak się wszyscy z tych koni przenieśli na samochody, i czy teraz właściciele na przykład samochodów powiedzieli, Wy robiliście w, przez ostatnie 500, 700, 1000, 5000 lat wszystko źle? Nie, drodzy Państwo, po prostu wchodzi nowa technologia i możemy pracować efektywniej, skuteczniej, łatwiej i wszystkim lżej. I tak naprawdę, właśnie tutaj z tą metodologią kultury myślenia, ona nie mówi, że Państwo robiliście coś źle. Ona Wam mówi, słuchajcie, jest nowa technologia oparta na badaniach mózgu, neurodydaktyka cała jako przedmiot, jako cały obszar rozwoju. To wszystko, drodzy Państwo, właśnie pozwala, że jest nowa technologia. Zostawcie już teraz konia, odprowadźcie go do, używając tej analogii do, do, do stajni i zatopiekujcie się nim, ale Wy już wsiądźcie w samochód. Także, drodzy Państwo, tak. Jest szkolenia, zaraz właśnie powiedziałem na początku. Jeśli ktoś jest zainteresowany rozwojem, proszę zostać ze mną do końca, bo właśnie tam opiszę dwie ścieżki, jak z nami współpracować. Także drodzy Państwo, tutaj już szybciutko trochę przyspieszę, tak? Rozwój nauczyciela. Od nauczania do tworzenia warunków uczenia się. I to was właśnie uczymy na szkoleniach, jak tworzyć warunki do uczenia się, a przestać nauczyć. Odbycia w centrum trzeba zejść ze sceny, pozwolić dzieciom być w centrum. Odbycia. Wszechwiedzącym ekspertem przedmiocie tutaj jesteście uczniami. Uczycie się nowego procesu, uczycie się tak naprawdę razem z uczniami. To jest fantastyczna przygoda. Nauczyciele po roku dwóch mówią, że to jest właśnie tu jest największa przygoda, że ja stałem się też uczniem. Od nadzorcy do partnera, od przepytującego do zadającego głębokie, otwierające pytania, od kontrolującego przyrost wiedzy do monitorującego pogłębienie myślenia. To będziecie chcieli cały czas głębszego myślenia. Nie będzie już was interesowała wiedza, tylko będziecie chcieli tak naprawdę, a co byś jeszcze powiedział? A co byś jeszcze pomyślał? A co by było gdyby? Zaczynają się tego rodzaju pytania i one są fascynujące. Później rozmowa, dyskusja z uczniami. Od gadającego nauczyciela do uważnie słuchającego. To też zupełnie nowa umiejętność. Słuchać, słuchać, jeszcze raz słuchać. Drodzy Państwo, jeszcze tutaj z Yuval Harari od Homo sapiens, Homo Deus, 21 lekcji na XXI wiek. On pięknie powiedział, że w erze średniowiecznej, kiedy wiedza była, polegała na świętych księgach i ich interpretacjach, tak naprawdę w pracy liczyły się mięśnie po prostu. Później przyszła era industrialna, i wiedza była związana z danymi empirycznymi, z matematyką, całe te wszystkie statystyki, no wszystko to, co właściwie mam od 200 lat. I tutaj oczywiście kluczem do sukcesu był mózg. A Harari powiedział, że jesteśmy już od kilku lat w erze humanistycznej, gdzie dzisiejsza wiedza przede wszystkim bierze się z doświadczeń i wrażliwości, czyli umiejętności interpretacji tych doświadczeń. Pięknie tutaj tutoring szkolny w takim układzie, jeden na jeden się spełnia, kiedy właśnie uczeń może co tydzień spotkać się z tutorem, porozmawiać o swoich doświadczeniach i właśnie mieć refleksję. Mieć refleksję na temat tych doświadczeń, czego się z nich nauczyłeś, co zrobisz razem i następnym razem. I on mówi, że w tej erze właśnie humanistycznej kluczem do sukcesu jest oczywiście serce. Drodzy Państwo, to jest pewna, to nie jest iluzja, to jest pewna wizja, do której Państwu zapraszam, że właśnie odkładając troszkę na bok mózg <laughs> i wiedzę empiryczną, a kierując się sercem, wrażliwością i pozwalając dzieciom doświadczać i wspólnie z nimi. Interpretować, wnioskować i te ich doświadczenia, ich przemyślenia, to jest tak naprawdę dzisiaj klucz do sukcesu, zwłaszcza klucz do sukcesu do dzisiejszych dzieci. Myślę, że tutaj Państwo zgodzą się ze mną, bo tak jak to pytam na szkoleniach, to wszyscy mówią, dzisiejsze dzieci są zupełnie inne i będą coraz trudniejsze, patrz coraz bardziej antysystemowe. Jeśli rzeczywiście chcecie z nimi nawiązać bliższą relację, partnerską relację, to to nauczyciel, a patrz bardziej dorosły musi zmienić właśnie swoje podejście. Więcej serca, więcej kultury myślenia, kultury błędu, kultury wspólnego uczenia się. Także, drodzy państwo, ja was zapraszam tak naprawdę dzisiaj tym, w tym webinarze do zobaczenia, że to jest zupełnie nowy kierunek dla tego zawodu. To nie jest to, że zawód nauczyciela zginie, wymrze. Nie, edukator to jest coś, co zawsze było z nami jako, jako homo sapiens i całą, jakby, biologią i to się nie zmieni, tylko o to chodzi, że jakby, Jeśli będziecie kontynuować to, co kontynuowaliście, to będzie nauczyciel. I coraz bardziej oddalony od uczniów. A dzisiejsi uczniowie mówią właśnie bądź znów pedagogiem, bądź znów dla mnie przewodnikiem, mentorem. Ja tego potrzebuję. I drodzy Państwo, znów w tej kulturze, z tymi narzędziami, to jest naprawdę łatwe, proste do zrobienia. Także tutaj moje zaproszenie jest dla Państwa właśnie upgrade, taka aktualizacja tego zawodu. I kiedy ja pracuję, czy z moimi nauczycielami pisali mi, że jak ja już odchodziłem, że w podziękowaniu, że dzięki pewnej mojej pracy i coś stworzeniu w szkole takiej kultury, oni na nowo zakochali się w swoim przedmiocie. Tak jak kiedyś nienawidzili niedzieli, czy bardziej poniedziałku rano, żeby iść do szkoły, tak powiedzieli, że po dwóch, trzech latach pracy w takiej kulturze, oni po prostu w niedzielę czekają z niecierpliwością. Kiedy właśnie wrócę, do, pójdę do szkoły, bo każdy dzień w szkole z moimi uczniami jest absolutnie wspaniałą przygodą. E, drodzy Państwo, jak to też zrobić? Bardzo ważnym elementem jest, żebyście wyeliminowali rozproszenie w tej kulturze albo robimy, że tak powiem, idziemy pomalutku do niej, nie że odrzucając wszystko, że tak powiem, inne, ale tutaj też jest tak naprawdę koncentracja na tym, żeby być skoncentrowany na jednej rzeczy, żeby nie robić za dużo gadżetów. To też o tym rozmawiamy na kolejnych szkoleniach, ale generalnie właśnie nauczyciele w Polsce skaczą ze skotka z kot na patyczek, na kamyczek, na dziesiątki tysięcy różnych konferencji, szkoleń, warsztatów. To wszystko powoduje, że wy no ciągle szukacie sposobów, jak polepszyć swój warsztat pracy, nie do końca dostrzegając, że ulegacie ciągłemu rozproszeniu. Nie ma czasu nawet, żeby sprawdzić to, czego się nauczyłem na ostatnim szkoleniu czy konferencji. Także, drodzy Państwo, do tego, tutaj w tej kulturze my namawiamy, robisz, doświadczasz, i w tym momencie ucinasz właśnie rozproszenie. Nie, to ja tutaj to przeskoczę, ale to, bo tu już widzę, że jest trochę późno. Także, drodzy Państwo, ja tutaj chcę. Znaczy tak, przepraszam, może tak. Przeskoczę jedną rzecz. Tutaj dlaczego w nagraniu Państwo sobie zatrzymacie. Bo może tak zrobić, że w praktyce przygotowałem tutaj cztery. Przykłady z naszych czterech grup przedmiotowych, które mamy na Facebooku, które są twarde. Także tu jest tak naprawdę nasza taka idealna lekcja, w cudzysłowie idealna, bo to jest pewien znów wizja, do której dążymy. Zachęcam, żeby Państwo sobie odtwarzając filmik, zatrzymali, spokojnie przeanalizowali. I drodzy Państwo, to, to nie jest znów utopia, że to jest niemożliwe do zrobienia. To jest kwestia pół roku do roku praktykowania, i to się zaczyna wszystko pojawiać, i właściwie każda lekcja, później już po półtorej, roku półtorej powygląda dokładnie w ten sposób. I zachęcam Państwa tutaj pani Lona zaraz wrzuci cztery linki do czterech grup naszych przedmiotowych. Zachęcam, żeby tutaj też sobie zatrzymać chociażby nasze moje nagranie i przeczytać przykładową lekcję, jak z Rutyną zrobiła na języku angielskim. Tutaj jest właśnie pierwsza grupa. Przypomnę, to są grupy otwarte. Każdy, w każdej chwili wystarczy, że polajkujecie i będziecie członkiem tej grupy i właśnie tam nasi trenerzy, nauczyciele dzielą się właśnie swoimi lekcjami z myśleniem kadycznym, z rutynami, z całą kulturą myślenia Kolejny przykład matematyczno-przyrodniczy. Kolejna grupa, którą zaraz pani Ilona wrzuci, także to jeśli ktoś jest z tej, z tej grupy przedmiotów, to zachęcam, żeby kliknąć drugi link i drodzy Państwo, znów na matematyce i na wszystkich przedmiotach przyrodniczych rutyny myślenia etycznego fantastycznie działają, bo pomagają uczniom myśleć o problemie, a nie od razu go rozwiązywać. To jest duża różnica, później efektywności. Czy od razu rozwiązywać, czy raczej pomyśleć, co stoi za tym problemem? Jak go rozumiesz? Zatem właśnie rutynami to wszystko rozmiękczamy temat. Wprowadzamy dzieci iden, oni się dużo bardziej angażują, ciekawią, bo to oni zadają pytania, a nauczyciel właściwie tylko właśnie prowadzi proces. Kolejna grupa język polski. Tutaj od pani Janiny lekcja z rutynami pomyśl, znać parę, podziel się, wędrujące kartki i winda. Najczęściej nasi nauczyciele już po praktyce bez problemu dwie, trzy rutyny, bo rutyny najczęściej to są od 5 do 7 minut. Tutaj właśnie pani Janka nawet napisała, którą rutynę ile czasu robiła: 3 minuty, 3 minuty, 7 minut, 10 minut, minuta. Także też wskazówka od razu właśnie dla państwa. W tym, na tych grupach możecie od razu zadawać pytania, komentować i autorzy z waszych relacji na pewno wam wszystko podpowiedzą, wyjaśnią szczegóły itd. Tak I edukacja wczesnoszkolna, bo my właśnie pracujemy w takich czterech grupach. Jeszcze raz powiem, powtórzę: humanistyczna, matematyczna, przewodnica języki obce i edukacja wczesnoszkolna. Także w tych czterech grupach, właśnie. Pani Anno, czy to, co to są rutyny? Rutyny myślowe są to proste narzędzia wizualne, e, pewne ścieżki. Rutyna tu nie chodzi o nudne robienie tego samego. Tu jest na przykład, Pani ma teraz na rysunku, to jest rutyna, która się nazywa most, gdzie dziecko ma napisać trzy słowa. Później podać dwa pytania i albo metafora, albo porównanie do jakiegoś tematu. Na przykład tutaj było no dzień kropki. Jakie trzy słowa, które ci się kojarzą z kropką? I tutaj uczniowie piszą te trzy słowa, dwa pytania, jedną porównanie. I w tym momencie to jest rutyna myślowa, czyli pewna ścieżka myślowa, którą ona jest zawsze taka sama, dlatego pewna ścieżka, to jest one odpowiedzi w tej ścieżce, patrz myślenie w tej ścieżce za każdym razem będzie inne. I przede wszystkim nawet jak będziemy mieć właśnie 25 czy 35 uczniów w klasie, to każdy da inną odpowiedź i każda odpowiedź jest prawidłowa. Jeśli to będzie takich rutyn, właśnie jest 60, powiedzmy z projektu Zero, a ogólnie na rynku edukacyjnym KOSTU, i my właśnie Państwa z tych rutyn szkoleniowych, z rutyn myślowych szkolimy. E, także to są przykłady, i zachęcam, żeby Państwo sobie szczególnie spokojnie poczytali, ale wszystkim weszli, polubili nasze grupy, i tam macie właśnie jak najwięcej, dużo takich rutyn, e, przepraszam, inspiracji. Właśnie w naszej książce, którą już widziałem, że pani Rona tutaj pokazuje, w czerwcu wydaliśmy naszą książkę, właśnie rutyny myślenia krytycznego. I tutaj jest 15 rutyn, jako kart pracy, takich kart z opisem, co to jest rutyna, jaki cały jest proces tej ścieżki. To tutaj jest 50 inspiracji, 50 takich właśnie scenariuszy, mini scenariuszy, bo to nie jest do końca scenariusz, to jest bardziej inspiracja, gdzie są podane, co wykorzystane, jak zostało to zrobione, ale to nie jest taki stricte. Eduk szkolny, scenariusz. Także tam mogą Państwo właśnie znaleźć inspirację i się uczyć, zrobić to po swoje. Dobrze, drodzy Państwo, tutaj może zapytam a nie, to jeszcze także podsumowując ten etap jak i jakie powinny być korzyści to tutaj już nie będę czytał proszę spojrzeć, jakie są korzyści po stronie nauczyciela. Myślę, że większość z nich już powiedziałem tak naprawdę przy różnych slajdach, przy różnych materiałach. I też korzyści, czy bardziej efekty po stronie uczniów. I tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na te efekty po stronie uczniów i przyłożyli je do problemów, które pokazałem na początku swojego webinaru, to tak naprawdę jeden do jednego, w sensie był problem, jest już korzyść. To się, drodzy Państwo, naprawdę zmienia, i to nie jest żaden cud, i też nie jest to żadne oszustwo ani manipulacja z mojej strony. To jest po prostu konkretna metodyka, która jest skuteczna, jest praktyczna, jest efektywna. Drodzy Państwo, jeśli wiem czego, ja cały czas powtarzam, że kluczowe jest pytanie najpierw co, czego chcemy nauczyć w naszej szkole. Więc jeśli wiem czego i później jak, czyli mam dobraną metodykę, jeśli jest samo czego, czyli pewna wizja, a nie ma do tej wizji metodyki, to wtedy to jest iluzja, to wtedy jest to utopia, której praktycznie nikt nie ma szans zrealizować i jest dużo frustracji. Zatem ja mówię bardzo wyraźnie, musi być co i musi być jak, czyli metodyka jak tą wizję zrealizować? Jeśli mamy to, a w naszym przypadku my mamy obydwie rzeczy, to pracują Państwo w nowym systemie, tworząc warunki do uczenia się uczniów. Jeśli tak robicie, to Wy, nauczyciele, stajecie się moderatorem procesu, który ciągle usprawnia warunki do uczenia się. To jest niekończący się proces, to trwa lata, lata, zawsze coś można usprawnić. Pojawia się kultura błędu, na lekcji jest mnóstwo 4K, uczeń otrzymuje narzędzia do myślenia, a nie Wy, to uczeń. I uczeń w tym momencie ma szansę, warunki, żeby przejąć odpowiedzialność za proces uczenia się. Poczucie sprawstwa, sukcesu, efektywna, twórcza, spełniająca relacja nauczyciela-uczeń, czyli to jest właśnie dla mnie, of, of, s, dla mnie to jest definicja edukacji. Efektywna, twórcza i spełniająca się relacja pomiędzy nauczycielem i uczeń. W tym momencie obie dwie strony, obie dwie osoby zyskują, rozwijają się. A uczeń bierze odpowiedzialność, bo właśnie nauczyciel przestał gadać, stworzył warunki, dał narzędzia, dał wolność, autonomię i nie ma tej jednej prawie odpowiedzi, nie ma oceniania myślenia. Ja wrócę tutaj do tego tematu wypalania nauczycieli, więc zatem czego potrzebujemy, aby uniknąć wypalania? To też są wnioski z tego badania. Można dbać o dobre samopoczucie nauczycieli, starając się zwiększyć poczucie własnej skuteczności nauczyciela. Czyli skupienie się na efektach nauczania i wychowania, tutaj bym już nie dawał efektów nauczania, tylko efektach kultury uczenia się i wychowania. Ale przede wszystkim to, żeby nauczyciel miał poczucie efektywności i skuteczności tego, co robi. Kolejny po, punkt obszar budować relacje pomiędzy nauczycielami poprzez współpracę, dzielenie się dobrymi praktykami, dyskusję o trudnościach w nauczaniu. Proszę Państwa, Hati już powiedział, że nauczyciele za dużo rozmawiają, znaczy rozmawiają tylko o uczniach, a nie rozmawiają o metodyce. W tej kulturze, w związku z tym, że pracujecie na tej samej metodyce, to naprawdę też to widzimy zmianę ogromną, że nauczyciele zaczynają rozmawiać o metodyce, dzielić się, łączyć się w projekty interdyscyplinarne, a przestają rozmawiać o uczniach. Stawiać na relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami, podkreślać ich ważność i wartość. Tutaj też to się dzieje. I doceniać pracę nauczyciela, rozumieć jej trudność, no to to ze strony uczniów, rodziców, bo to się też zmienia, powracać do pierwotnej motywacji w szkole jej sensowności. Po co w ogóle ja zostałem nauczycielem? Niektórzy przypadkowo, ale myślę, że dzisiaj są ze mną osoby, które nie są tutaj przypadkowo i nie są przypadkowymi nauczycielami. Zatem, drodzy Państwo, Państwo przyszliście, żeby zmieniać świat, żeby Wasza praca miała sens, żebyście dali szansę rozwoju i sukcesu dla każdego dziecka. I to jest pierwotna motywacja i dzięki tym narzędziom tej kulturze naprawdę to się zaczyna w końcu realizować, co nakręca tą motywację wewnętrzną i to wszystko od, powoduje odzyskanie radości z tego zawodu. Także, drodzy Państwo, te jak już istnieje, choć Wy nadal, właśnie, pędzicie na kwadratowych kołach, i tak naprawdę w edukacji już jest fura tych narzędzi, prostych, dobrych, skutecznych narzędzi, to to jest właśnie drugi, podobnie jak ten pierwszy rysunek, pokazujący, że, drodzy Państwo, nie macie czasu, żeby się zatrzymać i wymienić koła. I moja rola, moje zaproszenie jest, drodzy Państwo, właśnie w tym kierunku. Musicie czy nic nie musicie, ale jeśli chcecie coś zmiany, to najpierw trzeba się zatrzymać, zainwestować czas w szkolenie własne i w narzędzia, po czym zainwestować czas, aby mieć czas. To jest nasze jedno z takich ważniejszych powiedzeń, które mówimy na szkoleniu. Zainwestuj czas, aby mieć czas. Nie pani Doroto, broń Boże, w życiu, w życiu nie ma mowy. Jeśli już tylko po to, żeby zamknąć ten system, bo on jest do wyrzucenia, a on już powinien być zamknięty, Ministerstwo Edukacji powinno być zlikwidowane, bo przestało pełnić swoją rolę. Drodzy Państwo, tutaj zatrzymam się, żeby was prosić o waszą ocenę, ewaluację, jeśli chodzi o pewien ten właśnie system kultury myślenia i tych narzędzi, i takiego podejścia od nauczania do uczenia się Także, ile on czy mamy tutaj? Mamy ankietkę, właśnie mamy. Mhm. Także ogromna prośba, dajcie mi znać właśnie jak Państwo się z tym obrazem, który dzisiaj przedstawiam, czujecie. Każda, każda odpowiedź tutaj jest że dobra, prawidłowa, jest dla mnie informacją zwrotną. Także będę wdzięczny za konstruktywną, a przede wszystkim autentyczną, szczerą odpowiedź. Ja chwilę tutaj się nawodnię. Nie, pani Lidio, nie, nie mam aż 137 slajdów, aż tyle jest, bo już nie zdążyłem ich tam kasować. Już kończę tą część merytoryczną i zaraz przejdę właśnie do tej części współpracy. Także zostało mi jakieś 20 minut maksymalnie do końca webinaru i na pewno zdążę. Panie Ulo, tak, tutaj, w myśleniu krytycznym nie można być ekspertem myślenia krytycznego. Ja tutaj mam przedstawione siebie jako ekspert myślenia krytycznego bardziej w kontekście kryterium 10 tysięcy godzin, które się na, na ten zawód, obszar, ale w myśleniu krytycznym nie można być ekspertem i właściwie ciągle człowiek ma poczucie, że wiem, że nic nie wiem i ja jestem pewny, że to uczucie będzie ze mną do dni, ostatniego dnia, jak będę odchodził na łożu śmieci, to będę też tak czuł, że nic jeszcze nie wiem. Dobrze, to tutaj zatrzymam ankietę, bo już widzę, że tak ponad połowa mi odpowiedziała, także zatrzymam i pokażę Państwu wyniki. Także 88% wskazuje, że to jest to, czego szukaliście i Wam się podoba, czyli zdecydowana większość i czy chcielibyście się więcej rozwijać w tym obszarze, Prawie 70% tak, 30% że potrzebuje więcej informacji, czasu. Oczywiście moje tutaj doświadczenie jest takie, że około pół roku, roku zajmuje szkole, żeby podjąć decyzję, żeby wejść w projekt, a nauczycielom poszczególnym kilka miesięcy. Więc bardzo dobrze. To jest, gdybyście pierwszy raz to widzieli, chcieli się zapisać na szkolenie, to ja będę pierwszy, który mówił: nie, stop, prześpij się z tym, poczytaj więcej, bo to się wiąże ze zmianą, zatem nie za szybko. Trzeba to z tym się przespać. Także drodzy Państwo, właśnie to była część ta moja merytoryczna, A teraz zapraszam Państwa do posłuchania, no jak zapraszamy Was do współpracy, do rozwoju w myśleniu krytycznym, bo potrzeba nam jako organizacji i całej polskiej edukacji mnóstwa, mnóstwa ludzi, którzy pracują z myśleniem krytycznym. Drodzy Państwo, choć jest dzisiaj 1500 osób powiedzmy zapisanych było, to to stanowi 0000001% wszystkich nauczycieli w Polsce. Zatem mnóstwo przed nami i w tym momencie zapraszam, żeby właśnie nasza społeczność fanów myślenia krytycznego rosła i jak my to robimy. Tu jest projekt Szkoły Uczącej Myślenia krytycznego i to jest projekt skierowany przede wszystkim do Waszych dyrektorów. Tydzień temu miałem właśnie webinar dla dyrektorów i, i nie wiem, czy akurat byli Wasi dyrektorzy. Było ponad 200 osób zapisanych. Także tutaj, jeśli będą chcieli Państwo przesłać się, my jutro Wam wyślemy podsumowanie webinaru i tam załączymy taką właśnie ofertę, Skierowaną tak naprawdę do dyrektorów. I jeśli będą Państwo uważali, że to jest ciekawe przedsięwzięcie, żeby dyrektor wiedział coś o tym, to będę ja osobiście wdzięczny, żeby przesłać mu właśnie tę ofertę, którą my jutro prześlemy. A dla Państwa przygotowaliśmy dwie indywidualne ścieżki rozwoju: lider szkolny myślenia krytycznego i trener myślenia krytycznego. Najpierw omówię lidera szkolnego. Co to znaczy w naszej definicji lider szkolny? Tutaj posłużę się Johnem Hatim, znów. Szkolni liderzy, osoby odpowiedzialne za proces nauczania w szkole, muszą tworzyć w szkołach, pokojach, nauczycielskich, klasach środowisko, w którym popełnianie błędów jest postrzegane jako dobra okazja do uczenia się. Porzuca się fałszywą wiedzę i nieprawidłowy sposób rozumowania, a nauczyciele czują się na tyle bezpiecznie, że chcą i mogą wciąż się uczyć, pogłębiać swoją wiedzę i zrozumienie. Czyli dla nas to jest osoba, która w szkole jest takim liderem myślenia krytycznego, która wspiera, tworzy kulturę błędu, wzajemnego uczenia się, używa oczywiście narzędzi krytycznego myślenia i całej metodyki. Tego właśnie z Was szkolimy, a i Wy jesteście z czasem, dla mnie z czasem to jest tak naprawdę metodyk szkolny z myślenia krytycznego. Jak to wygląda? Oferujemy Państwu profesjonalne szkolenie czteroletnie, co roku pierwszy poziom, drugi poziom i tak dalej, cztery poziomy, co nie znaczy, że trzeba wszystkie. To zaczyna się od pierwszego poziomu, także na każdym poziomie 1.4 będzie to 16 godzin szkoleniowych na żywo w Warszawie. Podczas każdego poziomu otrzymają Państwo od 8 do 10 rutyn, a w kolejnych latach kolejne 10-12 rutyn plus narzędzia TUC i mapy rozwiązywania problemu. Czyli w ciągu 4 lat, jakbyście kontynuowali przez 4 lata, to około tych 50-55 rutyn i wszystkie narzędzia Państwo otrzymacie. Kolejne szkolenie jest tak zaprojektowane, aby przygotować Państwa do jak najlepszej pracy ze swoimi uczniami w swojej klasie i szkole. To nie szkolenie tenerskie. Także to jest szkolenie dedykowane i cały proces metodyczny na szkoleniu jest po to, żebyście wy nauczyli się na szkoleniu właśnie rutyn, przećwiczyli je kilka razy i właściwie od poniedziałek po szkoleniu od razu pracowali ze swoimi uczniami i tylko się na tym skoncentrowali pracy ze swoimi uczniami w swojej szkole. Celem jest nauczenie się tworzenia procesu płynnej lekcji, podczas której każda efektywność związana z myśleniem wpływa na kolejną, aby w ten sposób poprowadzić efektywną lekcję pełną myślenia. Czyli to nie są metody aktywizujące, tylko to jest proces metodyczny, cała dydaktyka, wszystko z sobą jest powiązane. Podczas szkolenia będą pracować na treściach przedmiotowych, z podstawy programowej czy z podręcznika, czyli na swoich treściach. Lider dostaje dostęp do naszej platformy, do wszystkich zasobów, już ich nie będę tutaj wypisywał, to tutaj, jak Państwo macie, wyczytywał, Państwo macie napisane w swoim przedmiocie, czyli jeśli jesteście humanistą, no to dostajecie do, dostęp do wszystkich zasobów, które są dla humanistów i to jest na cały rok 24 7. To jest kilkaset godzin materiału, webinary, tutoriale, inspiracje, PDF i tak dalej, i tak dalej. Mamy też dla naszych liderów zamkniętą grupę i tam są spotkania, wzajemne wymiany, tak żebyście razem ze sobą jeszcze współpracowali i się wzajemnie od siebie uczyli. Taki lider szkolny może się zaprezentować na naszych wydarzeniach. My mamy. Mniej więcej raz, dwa razy w roku festiwale takim się aketycznego. Generalnie o to chodzi, żeby taka osoba mogła poprowadzić taki swój webinar, tak jak ja teraz, 30-45 minut ze swojego przedmiotu, pokazując dwie, trzy lekcje, pokazując 4-5 rutyn, jak to ze sobą zrobiłem. Także lider, jeśli będzie gotowy, żeby coś takiego zaprezentować, to może. Ja na pewno nie będę ścigał, że musi, bo inaczej czegoś nie dostanie ode mnie. To jest po prostu zaproszenie, jak wszystko u nas, my zapraszamy. Także specjalista to jest taka osoba, która była na szkoleniu i sobie ćwiczy. Dla nas, no właśnie, dużo bardziej zaawansowany jest lider szkolny, który już właśnie w tym ma szkolenia 16-godzinne co roku i dostaje konkretne know-how i, i tak dalej. Z czasem wierzymy, że taki lider stanie się ambasadorem na całą szkołę, czyli tak naprawdę osobą, która bardziej będzie mówiła o myśleniu krytycznym i pokazywała, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć, co robi i jakie zmiany robi. Po to, aby stać się trenerem siękrycznego, co nie znaczy, że musi stać się trenerem. Nie, można zostać na tym etapie lidera szkolnego na ten rok, dwa, trzy, cztery, tyle, ile się chce, tyle ile się ile potrzebuje. Drodzy Państwo, to co ważne, w tym roku kalendarzowym planujemy. 4-5 listopada to jest zawsze weekend, bo to jest 16 godzin szkoleniowych. Także w Warszawie w Śródmieściu przy samym praktycznie dworcu centralnym sala szkoleniowa na 15 piętrze. Także dobre warunki lokalizacyjne i logistyczne, jeśli chodzi o dojazd. I 4-5 listopada to jest grupa, na którą tak naprawdę od dzisiaj przyjmujemy zgłoszenia. Tutaj pani Ilona dała państwu właśnie link do strony, gdzie można przeczytać o całym tym szkoleniu i tam się tak naprawdę wypełnić formularz, zgłosić do nas, a my. Aj, tutaj przepraszam, tak? Widzę, że błąd zrobiłem. Piąty, szósty, czyli na pewno sobota, niedziela. Przepraszam, jeśli tutaj źle wpisałem datę, na pewno to chodzi o weekend piąty, szósty, znaczy sobota, niedziela, już patrzę. Tak, piąty, szósty. Przepraszam, dziękuję Ilono za uwagę. Piąty, szósty listopad, sobota, niedziela w Warszawie, 16-godzinne szkolenie. I drodzy Państwo, to jest taka umowa roczna, bo my chcemy, już teraz już z Pani Oliwio pokaże poka, koszt, także to jest wszystkie umowa roczna właśnie w cenie szkolenie są do sądu Platformy i te wszystkie zamknięte grupy nie mogą Państwo prowadzić szkoleń. To jest szkolenie trenerskie, żebyście mogli prowadzić szkolenia. To jest dla osób, które nie chcą prowadzić szkolenia. Chcą po prostu pracować ze swoimi uczniami, się rozwijać dla własnej satysfakcji, ale nie chcą szkolić innych. Jeśli z kolei ktoś po roku, dwóch poczuje się bezpiecznie, komfortowo, że jednak spodobało mi się i widzę potencjał, żeby przejść na ścieżkę tenerską, nie ma problemu. Jest taki upgrade, aktualizacja i się przechodzi na ścieżkę tenerską, i z czasem można szkolić dorosłych. Drodzy Państwo, koszt rocznego abonamentu to jest 990 zł. I w tym powtórzę: mają Państwo szkolenie 16-godzinne, dostęp do platformy. I te wszystkie zasoby, które są na platformie. I jeszcze ważna rzecz: istnieje możliwość wpłat w ratach, w dwóch, trzech ratach, także nie musi być jednorazowo. Tutaj zachęcam już doświadczenia z poprzedniej grupy, zachęcam, żeby to oczywiście szkoła była w jakiejś części finansująca Państwa szkolenie. Dla dyrektora, na pewno korzyścią numer jeden jest to, że Państwo szkolicie się na metodyka z myślenia krytycznego, który będzie pomagał, wspierał, rozwijał kilka czy kilkanaście osób, które są w szkole. Co nie znaczy, że ich szkolił, bo tak jak powiedziałem, Państwo nie możecie szkolić dorosłych, także to jest element, to już te niuanse pokazujemy, tłumaczymy na szkoleniu. Także to jest koszt roczny, który tak jak powiedziałem, można w dwóch, trzech latach zapłacić. Pytania, wątpliwości do lidera szkolnego, zanim pokażę trenera, czy tutaj może jakieś szybkie wątpliwości, pytania? Chwilę poczekam, bo kilka osób pisze. W ramach WDN można przekazać wiedzę nauczycielom? Tak, Pani Karolino, ale właśnie przekazać wiedzę, a nie przeszkolić. Także no, to, my tłumaczymy to na szkolenie. to jest bardziej praca z rutynami, a nie cała metodyka rutyn. Jeśli zaczynam przychodzę, gra, czy szkolenie dla liderów szkolnych jest dla mnie niezwykle... Nie, dla mnie, nie pani, 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 przepraszam, nie zobaczyłem imienia, Pani Małgosiu. Nie, nie jest za wcześnie, bo no, właśnie uczymy od zera my mamy przyjęte założenie, że na szkoleniu są osoby od zera, czyli nawet jeśli pracują samo od trzech, sześciu miesięcy, to i tak na szkoleniu uczą się zupełnie od zera, zatem nie ma to przeszkody. Czy w kolejnym roku odnawia się? Tak, pani Bogno, jeśli właśnie pani jest zainteresowana poziomem wyższym, kolejną dawką informacji, wiedzy, kolejnymi rutynami, narzędziami, to dokładnie przechodzimy na poziom drugi, trzeci i tak co roku. Ale to jest za każdym razem zaproszenie. Czy za każdym razem że trzeba zacząć w listopadzie? Tak, znaczy to szkolenie jest w listopadzie, zatem tutaj w listopadzie, więc tak. Dobrze. Dobrze. To widzę, że to wszystko to pokażę jeszcze grupę trenerską, a bardziej ten obszar trenera. Ale w ramach można przekazywać wiedzę. Już przepraszam. Czyli co rok 990. Pani Karolino, tak, No dzisiaj to mamy 990. Niestety, patrząc na inflację, jaka jest, ja na pewno nie będę mógł trzymać tej ceny 990, ale to będzie zawsze, bo tak samo mamy z naszym projektem szkolnym, że to jest pewna kwota bazowa, która była 2-3 lata temu i jest tylko powiększona o nawet nie w całości o, o inflację. Zatem można przyjąć, że w przyszłym roku to będzie mniej więcej 1150 1200. Na pewno nie będzie to 2000. No chyba że inflacja będzie 100%. Także ja tutaj na pewno tylko muszę dawać to podwyższyć ze względu na wskaźnik inflacyjny, bo koszty wszędzie rosną dramatycznie. Dobrze, to teraz trener myślenia krytycznego, czyli dla kogo to jest? To jest, drodzy państwo, tutaj proszę o tutaj koncentrację na tym zdaniu, że to jest osoba, która naprawdę jest zdeterminowana, aby szkolić się innych, aby szkolić siebie, i a później innych. W tym celu aktywnie uczestniczy w naszych wydarzeniach i przykłada dużą rolę do samodoskonalenia. Czyli to jest zaproszenie dla osób, które naprawdę chcą wejść na ścieżkę tenerską. To nie jest pewna chwila, tylko to jest już coś, co może w Waszych głowach się pojawiało od wielu miesięcy albo bardziej lat, że chcecie. No odejść może nawet ze szkoły albo zredukować ilość godzin, na przykład do pół etatu, żeby mieć kontakt z dziećmi i praktykować, ale tak naprawdę chcecie już odejść od szkoły i jesteście gotowi, aby zainwestować czas, przede wszystkim czas, energię, emocje, żeby rozwinąć tutaj umiejętności trenerskie, bo to jest tak naprawdę nowy zawód. To nie jest nauczyciel, to jest trener, to są potrzebne inne umiejętności. Czy trzeba w kolejnym roku odnawiać abonament? Nie pani Moniko, jeśli pani po, po pierwszym roku będzie się już kończył czas i Pani powie, że Pani nie idzie poziom wyżej, to nic z Panią nie obowiązuje. Ja pani nigdzie nie ścigam, pani z tą wiedzą, którą pani dostała na poziomie pierwszym może sobie cały czas pracować. Po prostu kończy się nam umowa, kończy nam się abonament, więc na będzie skończy się dostęp do platformy. Ale tam są i tak inne formy, powiedzmy, dostępu do platformy. Także tutaj. Jeśli ktoś mówi dziękuję, to mi wystarczy, albo wystarczy mi na razie, może za 2-3 lata wrócę, ok. Tak Pani Lidio, tutaj w nocleg absolutnie w własnym zakresie, bo to byłoby już w ogóle nie do pociągnięcia przez nas jako organizację, żeby jeszcze zabezpieczyć noclegi. Także wracając do trenera, także duża rola i właśnie taka determinacja, żeby być tym trenerem. Co oferujemy dla Państwa jako na trenerze? Też bardzo podobne jeśli chodzi o merytorykę, ale z drugiej strony metodykę zupełnie coś innego. 16-godzinne szkolenie w Warszawie, tak samo jak przy liderze. Podczas tego szkolenia otrzymają Państwo podobne narzędzia, czy prawie te same, bo nam chodziło, żeby to było podobne, żeby lider mógł przeskoczyć na trenera, lub czasami się zdarza sytuacja, że to trener przechodzi na lidera, czyli nie chce już szkolić dorosłych, ale chce dostępu do wiedzy. Zatem Dlatego to idzie w miarę równolegle. Ale to jest szkolenie warsztatowe, przećwiczenie wszystkich rutyn, narzędzi na sobie w grupy pracy grupowej, Doświadczenia wyjścia ze strefy komfortu. Tutaj dużo Państwa bardziej wypychamy ze strefy komfortu, abyście mogli później wiarygodnie szkolić innych, czyli być ludźmi, którzy przetestowali to, że to bolało, było niekomfortowo, nie wiedziałem, gdzie się znajduje, nie wiedziałem o co chodzi. Wy musicie tego doświadczyć. Szkolenie jest tak zaprojektowane, aby przygotować Was do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli. Także to nie jest, znaczy, oczywiście trzeba później praktykować z uczniami te rutyny, ale Cała metodologia szkolenia i materiały, które Państwo trzymają, są po to, abyście mogli szkolić innych. Także niezbędnym warunkiem, żeby rzeczywiście tym trenerem być i później dostawać od nas zlecenia, to jest właśnie własna praktyka w swojej szkole ze swoimi uczniami. I nauczyciel, trener, przepraszam, w ramach abonamentu rocznego ma jeszcze obowiązek w tej cenie, zaraz to powiem, oczywiście też cenie, ale tak naprawdę oprócz szkolenia tego z myślenia etycznego, ma jeszcze jedno szkolenie w cenie. I tak naprawdę my oferujemy 3-4 szkolenia roczne wspierające wszystko w kulturze myślenia które tak naprawdę trener musi przejść. Płaci już tak naprawdę za cały pakiet roczny i w tym pakiecie rocznym ma dwa szkolenia 16-godzinne. Powiedzmy jedno na jesień z trenerskie z myślenia i na wiosnę te wspierające w umiejętnościach bardziej trenerskich. Każdy trener dostaje dostęp do całej naszej platformy. Już nie jednego przedmiotu, jednej grupy przedmiotowej, tylko do całej platformy. I oczywiście mamy zamkniętą swoją grupę tenerską. Tam są comiesięczne spotkania. Tuż że to powiem, że właśnie to za chwilę będzie. Państwo za pracę tenerską oczywiście otrzymujecie wynagrodzenie. Tutaj podałem Państwu stawki, które my płacimy. My jesteśmy tutaj absolutnie transparentni, klarowni, co oferujemy zatem stawka godzina szkoleniowa, godzina webinaru, jeśli ktoś właśnie na festiwalu będzie prowadził webinar, czy opiekun szkoły, czyli to jest osoba, która była na szkoleniu jako trener i w ciągu roku ma się tą szkołą opiekować i tam, że tak powiem, pilnować, aby szkoła pewne rzeczy zrobiła, pewne zadania domowe zrobiła. I w zamian za taką opiekę, za taki kontakt z koordynatorem jest jeszcze wynagrodzenie takie roczne. Także to są rzeczy, za które po prostu my płacimy za każdą Waszą pracę. Czego oczekujemy w zamian? no wszystkim praktykować, z drugie przećwiczyć każdą rutynę, każde narzędzie, bo musicie tego doświadczyć i być nie ekspertami, bo to byłoby zajęło 10-15 lat, ale po prostu wiedzieć jak te rutyny, narzędzia chodzą i ich zrozumieć. Jest to obowiązkowa właśnie obecność na tym szkoleniu wspierającym, o którym powiedziałem, oprócz tego szkolenia z myślenia to te drugie jeszcze, które sobie już sam wybieram, jedno z czterech. I naszym ważnym elementem jest dzielenie się. Także nasza społeczność, nasza organizacja jest zbudowana na fundamencie dzielenia się. Jedna osoba daje jedno, dostaje sto, ale ma dać to jedno: jedną inspirację, jedną relację, jedno podzielenie się swoim jakimś błędem, sukcesem itd. Także każdy trener powinien dzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami, porażkami, błędami. Cała grupa na tym zyskuje dzielenie się na FB, na naszej zamkniętej grupie trenerskiej, tam tak naprawdę trenerzy mają obowiązek właśnie pokazywać, co robili, jak robili, dzielić się swoimi właśnie doświadczeniami. Oprócz tego trener jest zobowiązany, żeby raz na 6-8 tygodni uczestniczyć w takim webinarze zamkniętym, metodycznym, gdzie my już rozmawiamy o konkretnych rutynach, o procesie metodyce, wchodząc bardzo głęboko w niuanse. I raz na 2-3 miesiące, ale tylko dla szkolących trenerów, czyli nie takich początkujących, jest obowiązkowa superwizja, bo my jesteśmy ośrodkiem tuskich nauczycieli i pewne rzeczy nas też zobowiązują, jeśli chodzi o utrzymanie czy rozwój cały czas jakości. Także liczymy na to, że trenerzy będą prezentować swoje doświadczenie na webinarach przedmiotowych, na festiwalu czy w corocznej konferencji, którą planujemy od przyszłego roku uchromić, taką już coroczną, dużą konferencję dla naszych szkół, gdzie tu właśnie tak naprawdę trenerzy na starcie w pierwszym roku dwóch będą prezentować, szkolić, a z czasem podejrzewam, że nauczyciele z tych szkół będą też chcieli się dzielić. Oczywiście, znajomość platformy jest też obowiązkowa, ale to są to jest wiele miesięcy, żeby spokojnie sobie na to pozwolić, ale dlatego też powiedziałem, że to jest szkolenie dla osób, czy w ogóle ścieżka dla osób, które naprawdę chcą zainwestować, jak widzicie, wszystkim czas a, i się w tym rozwijać, czyli to nie jest inwestycja na rok. Raczej zachęcam te osoby, które naprawdę mają najbliższe 2, 3-4 lata, aby w to wejść i się skupić tylko na tym, właśnie odciąć inne metody szkolenia w jakieś rzeczy, a skupić się na tym. To tutaj Państwu już nie będę czytał, taka tabelka podsumowująca przywileje za to i odpowiedzialność, więc te osoby, które będą zainteresowane, to zachęcam, żeby tutaj sobie przy odtwarzaniu spauzować, poczekać, przeczytać. I teraz, kiedy jest szkolenie e, trenerskie? Ono jest dwa, trzy tyg dwa tygodnie po szkoleniu dla właśnie lidera szkolnego, czyli też w listopadzie. Też weekend oczywiście, sobota, niedziela, 16 godzin. Drugi termin będzie na wiosnę, marzec, kwiecień. To będą znów dwa kolejne terminy i dla lidera, i dla trenera na wiosnę, jeśli ktoś teraz nie może, nie ma już przestrzeni. Nie do końca rozumiem Pani Kasiu, pytanie, o co z siecią placówek? No, bo ja tutaj nie będę poruszał w ogóle projektu projektu dla szkół, bo to było dla dyrektorów. Tutaj tak naprawdę przygotowałem tylko możliwe, znaczy informacje do Państwa jako indywidualnych nauczycieli, jak Wy możecie się rozwijać, nie czekając na dyrektora czy na swoją szkołę. Także ewentualnie, Pani Kasiu, proszę o doprecyzowanie, była mapa punktów w Polsce. Tak, Pani Kasiu, no to, to właśnie był projekt dla dyrektorów, dla szkół całych i tu już powiedziałem, że jutro z podsumowaniem tego webinaru wyślę Państwu ofertę dla szkoły, aby stać się taką jedną z kropek na mapie, ale to jest oferta właśnie dla dyrektora. To jest najpierw jego decyzja, oczywiście powinna być radą pedagogiczną przedyskutowana. Także jutro to będzie właśnie przesłane Państwu, żebyście mogli to przesłać ewentualnie dalej. Też, także, też Pani Mario, będzie właśnie w marcu, marzec, kwiecień do końca. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będą terminy właśnie wiosenne. I lidera, i trenera, także to będziemy wrzucać na swoją stronę. Drodzy Państwo, jeszcze tylko koszt trenera. Drodzy Państwo, tutaj pokazuję, jakie Państwo dostajecie rzeczy w ramach właśnie tego abonamentu rocznego. Mniej więcej to jest wartość około 5-5 tysiąca złotych. Wszystko, co dostajecie jako know-how, dostęp do tego know-how, szkolenie itd. A nasz roczny abonament kosztuje 2000 zł I znów możliwość płatności na raty. Dla późniejszych trenerów na poziomie drugim jest już możliwość odpracowywania, że nawet nie, można, nie trzeba nam zapłacić, tylko nad dwa, trzy szkolenia się, że powiem, nie płacimy my za pracę, tylko dotrafia do nas, żeby właśnie po prostu odpracować. Tak samo umowa roczna. Także tutaj, drodzy Państwo, też przypomnę, że w tym za 2000 macie Państwo dwa szkolenia 16-godzinne i całą platformę i grupę i wsparcie, wszystko, co powiedziałem. Także to są koszty związane z trenerem. I jeszcze raz powiem z dużą uważnością: tutaj szukamy, zapraszamy osoby, które naprawdę chcą rozwinąć się, odejść już od nauczyciela jako zawodu, a iść jeszcze w edukację, ale właśnie w kierunku bardziej profesjonalnym, dającym też takie kwalifikacje trenerskie w kategoriach trenera. Jak się wchodzi w ten nowy zawód, zawód trenera, to później można szkolić z wielu rzeczy. Zatem tutaj to jest tak naprawdę zaproszenie dla osób, które myślą o tym, żeby tak naprawdę zmniejszyć ilość godzin, a może nawet odejść ze szkoły. I drodzy Państwo, czy można spróbować przed zakupem, bo jednak to są jakieś wydatki myślę, że ma mniej finansowe, a bardziej czasowe. Także tutaj po pierwsze zachęcamy, zapraszamy Państwa do spróbowania przeczytania i zapoznania się i spróbowania wiedzy, którą zawarliśmy w dwóch naszych książkach. Jutro mamy dla Państwa pewną niespodziankę związaną z tymi książkami, więc za, w sumie zachęcam, żeby dzisiaj już nic nie robić, a jutro coś dla Was w mailu już Pani Karyna, że ma. Jeśli <grymianie> jest nie na trenerem, to co, to można? Pani Lan to tak, pod że będzie Pani miała gdzie praktykować właśnie poznane rutyny. Jeśli będzie miała Pani w swojej pracy z dorosłymi codziennej możliwość praktykowania rutyn, bo one są tak naprawdę procesami myślowymi. Ja też szkolę z niej w biznesie, więc to nie jest tak, że to jest go do szkoły. To wtedy może Pani spokojnie właśnie praktykować w codziennej pracy i to jest ten warunek najważniejszy. Już tylko tutaj pytanie widzę, czy, czy są jakieś szkolenia dla specjalisty? Pierwszy poziom, czy od razu idziemy do poziomu lidera? Pani Moniko, znaczy pierwszy poziom, czy rozumiem, czy specjalisty, chodzi Pani powiedzmy jakiś specjalistyczny, na, nie proszę o doprecyzowanie, żebym nie interpretował, e, o co Pani pyta, jakiego specjalisty. Generalnie wszystko zaczynamy od poziomu pierwszego, czy to poziom trenerski, ścieżka trenerska, czy ścieżka lidera szkolnego, zawsze zaczynamy od poziomu pierwszego. Nie można nagle wskoczyć na poziom drugi lub trzeci. Nie, to jest naprawdę nadbudowywanie wiedzy i wszyscy zaczynamy od poziomu pierwszego. Także te książki, więc jutro coś Państwu przygotujemy w, w podziękowaniu za to, że dzisiaj byliście, więc pewien prezent będzie jutro. A gdyby ktoś chciał już więcej, bo na przykład ma książki, to przypominam, że nasz Instytut Krytycznego Myślenia cały czas organizuje szkolenia przedmiotowe. To są takie trzygodzinne szkolenia przedmiotowe online, na żywo. Dla polonistów, matematyków, biologów różnego rodzaju przedmioty są. Także w naszej ofercie to jest aktualne. Na naszej stronie IKMo można zobaczyć właśnie aktualną ofertę. I to jest trzygodzinne szkolenie za 170 zł od osoby. Za takie szkolenie oczywiście też zaświadczenie. I z dostępem do, do, do nagrania później z tego szkolenia. Dobrze, to Pani już na razie informatyki nie ma, co nie znaczy. Że nie będzie, proszę śledzić, bo niektóre te przedmioty na no po prostu potrzebujemy czasu, potrzebujemy trenerów, liderów, którzy zaczną się właśnie dzielić swoją wiedzą z tego obszaru. Także mam nadzieję, że niedługo właśnie takie poszczególne przedmioty będą też dochodzić w naszej ofercie. Dziękuję Państwu za obecność. <grym> Bardzo dziękuję. Zostało ze mną kilkaset osób tutaj. Nie, to ile już no mamy. To już mamy, to już mieliśmy w pierwszym, tak, tak. Ja tutaj źle, ten tylko do ciebie sygnał, żenki, ten na koniec. Już mieliśmy wcześniej przy 4K. Także bardzo Państwu dziękuję. jeszcze tutaj chwilkę pobędę, gdyby ktoś miał pytania takie już swoje własne, to jeszcze chwilę będę. Także ja tutaj już zatrzymuję nagrywanie, a bardzo, bardzo Państwu, państwu dziękuję za uwagę, za mnóstwo tutaj komentarzy, pytań, wniosków, no to, że byliście ze mną. Bardzo, bardzo to w przyjemne, miłe i napędzające. Także bardzo Państwu dziękuję. Życzę oczywiście dobrego całego roku szkolnego i no, nie ma co ukrywać. Cały czas zapraszam do tego, żeby przestać. Robić to, co już nieskuteczne, a rozpocząć przygodę, naprawdę wspaniałą przygodę z czymś zupełnie nowym, czymś, co jest gotowe, sprawdzone i naprawdę przynoszące mnóstwo, mnóstwo przyjemności. Także tego Państwu życzę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeśli nie na szkoleniu, to na kolejnym webinarze, bo na pewno ja co mniej więcej 6-8 tygodni webinary. Pani Iwono, mniej więcej grupa 20-25 osób, zatem jeśli jest powyżej tego, no to wtedy trafia się, że tak powiem, na drugą grupę. Śródmieście to Pani Kasiu, to jest w biurowcu, przy, który jest przy dworcu centralnym Komarch, ten taki pierwszy, jeden z pierwszych biurowców przy samej estakadzie. Nie znam, to jest dokładnie numeru ulicy, ale to jest ten czarny taki biurowiec naprzeciwko Mariotu. Więc to jest przy samym dworcu centralnym dosłownie dwie minuty z dworca wychodząc i to idąc tunelem, więc bardzo blisko. Dziękuję. A tutaj już Ilona podała adres. OK. Patrzę, czy coś mi jeszcze. O, a tutaj ja już zatrzymam nagrywanie.